Cześć wszystkim, a widzę, że jeszcze mogę coś poprawić, więc jeszcze coś poprawię. Cześć wszystkim, witam po przerwie, więc to znowu ja, to znowu Dredu, z tym razem z inną paczką gości, z innym zestawem twarzy. Będziemy dalej grali w RPG-szki, dalej robimy to dla Wośpu i dalej będzie fantastycznie. Dalej będzie totalnie niekonwencjonalnie, będziemy robić szalone rzeczy i będziemy robić dziwne rzeczy i będzie cudownie. Znowu mamy część ludzi, którzy w życiu nie grała w RPG, więc bądźcie wyrozumiali. I zaraz wam wszystkich przedstawię. Więc myślę, że zaczniemy od kobiety w koronie, bo czemu nie? Z nami jest Nerdoza, cześć Nerdoza. Siemka, miło mi. Tak, Nerdoza też jest streamerką, możecie skoczyć do niej na kanał, zostawić jej followka, lajka i w ogóle serduszko i dużo miłości od nas. Jak jeszcze nie znacie, to idźcie ją poznać. Zaraz koło niej, u mnie na kamerze, u was chyba nad gdzieś, nie wiem, nie widzę podglądu, jest Neil Before Zod, człowiek z Instagrama, który robi zajebiste foty. Cześć. Na to. Poza fotami coś jeszcze streamujesz też, prawda? Dobrze pamiętam? Nie. Streamujesz? Ja jestem człowiekiem z radiową twarzą, więc... Jak my wszyscy! I to jest taki element łączący. Zdarzało mi się gościnnie gdzieś pisać i występować w podcastach. Streamować nie. No, lubię się bawić figureczkami i to jest, powiedzmy, moje główne zajęcie. Zajebiście. Foteczki bardzo fajne, więc rzućcie okiem na Instagramie. Bardzo, bardzo fajne rzeczy tam są wrzucane. Polecam sprawdzić. Chyba była za głośna troszkę muzyka, mam nadzieję, że już nie jest. Jeżeli tak, to czat poprawiajcie mnie, proszę was, piszcie do mnie bezczelnie. Widzę, że znowu mi uciekł czat z ekranu. Why? To nic. Będziemy się bawić bez czatu. Przez chwilę chociaż. Ale wracając do przedstawiania, następną osobą, którą widzicie na ekranie, zacznijmy od starszych, jest Doppler. Cześć Doppler. Siema. Doppler już nas grał, więc pewnie kojarzycie, bo ostatnio graliśmy w Wesen na kanale. Tak było fajnie. Dopplera możecie spotkać w internetach, też pisze na Facebooku dużo rzeczy i wrzucasz też filmy na YouTube, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Tak, mam taki mikrokanalik, ale tak wiesz, mało taki... można powiedzieć, jak to powiedzieć, komercyjny, dlatego że my sobie gramy tak, jak faktycznie się gra, nie robimy żadnego tam show, ale coś, co nas wyróżnia, to korzystamy z mechaniki. Tak, rzadko spotykane rzeczy na kanałach aktualnie. Także może dlatego, no ale to tak. No oczywiście tam jeszcze administruję grupie Cienia Władcy Demonów, więc zdecydowanie polecam też tą grę, jakby ktoś chciał sobie poznać. Takie tam rzeczy. No jestem współautorem też Cyberpunka RPG, robię tam jakieś mniejsze swoje projekty, o których na razie mówić też nie mogę. Tyle. Pozdrawiam. Tak, tak, to on, to Doppler. I na koniec ostatni, ale nie najgorszy oczywiście, Andre, którego możecie kojarzyć też z innych miejsc w internecie. Myśmy ostatnio Andre grali, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to na Gremitatywnie, tak? Nie, ja wiesz, ja wtedy tylko obserwowałem. A, ty obserwowałeś wtedy. Ja byłem wtedy tak styrany, że ja musiałem się położyć na godzinę chyba. Było, no. Ja pamiętam, że graliście w Cyberpunka Red Starter. Tak, dokładnie tak było. Dokładnie tak było. A ciebie można spotkać na Twitchu właściwie najczęściej chyba, prawda? Znaczy mnie najczęściej na Instagramie w sumie ostatnio, bo na Twitcha nie miałem czasu, ale jak będę tylko miał czas, żeby przysiąść do tego, to na Twitchu, tak, Gites Majonez. Także mamy całą paczkę. Dzisiaj gramy w zajebistą grę, która nazywa się Fireball, która została napisana przez naszego kumpla, bo Doppler też znasz Łukasza, więc powiem, że naszego kumpla, Łukasza Kołodzieja. Jest turbo prostą, zajebiście fajną grą do szybkich sesji, takich jak dzisiaj. Postacie zostały wygenerowane wrzucając sześciokrotnie sześciościenną kostką i... gramy, nie? I będziemy zaraz grali. To jest generyczne fantazy, więc będą smoki, będą gobliny i będą śmieszne zachowania. Nie do końca będziemy ciągnęli, że tak nazwę, wątki tego, co wyszło wam w misjach waszych postaci, tylko będziemy grali waszymi postaciami. Zaraz sobie opowiemy o tym, jak wasi bohaterowie i bohaterki wyglądają, kim są, dokąd zmierzają. No, dalej. Jak coś to streamuje, nie? Więc jesteście już przed milionami osób.
Bez tremy, nie? Zajebiście, zajebiście. Witamy wszystkich. Miliony! Tak, witamy serdecznie wszystkich widzów od Nerdozy. Także, zanim zaczniemy jednak grać, w związku z tym, że gramy dla Wośpu i w związku z tym, że Wośp jest po to, żeby zbierać pieniądze na jakimś konkretnym celu, w tym roku zbieramy, jak widać po koszulce, na walkę z sepsą, to mamy działającą skarbonkę. Ta skarbonka, ja wam wrzucę, albo Masza, wrzucisz linka? Co? Wrzucisz linka na czat skarbonki? Ale już posz. Tak, tam nie, jest chyba wykrzyknik WOŚP bodajże, tak, tak. Wykrzyknik aukcje, możecie sobie, tam są komendy pode mną. One prowadzą do skarbonki. Tak, wykrzyknik WOŚP już działa, Masza wrzuciła. Tam jest skarbonka WOŚPowa, do której zbieramy pieniążki. I w tym momencie w tej skarbonce WOŚPowej, oficjalnie otwieram skarbonkę i patrzymy, zaglądamy do środka. Jest 561 zł, ale przyjmuję, że jak zaczynałem tą grę, to było 511, bo Szarotek dorzucił 5 dych, więc 511 zł było w tej skarbonce. I teraz tak, w związku z tym, że chcę, żebyście wrzucali pieniądze, to wiąże się z tym kilka rzeczy. Po pierwsze, każda stówa, którą wrzucicie, czyli w momencie, kiedy ustrzelimy 611, 711, 811 zł, każda taka stówa daje naszym graczom przy stole zdany test, bonus jakiś, jakiegokolwiek typu, w sensie to jest dodatkowa kostka, zdany test, czy cokolwiek sobie będą chcieli z tym fuksem zrobić, albo mogą powiedzieć po prostu: ty, słuchaj, my mamy tą stówę od widzów, czy możemy wprowadzić do gry na przykład, że tam stoi ciągnik, a ja powiem spoko. Nerdoza, jak mówisz do nas, to nie słyszymy cię, jak nie mówisz do nas, to też spoko, nie? Także tak, to są stówki od was, więc już przyjmuję, że mamy połowę pierwszej stówki wklepane. Jak wbijecie 500 zł cel, to jeden z widzów, Maurycy Groteska, pozdrawiamy, taki ma nick, dorzucił nam w pakiecie prezent do rozlosowania. Albo nie, wiecie co? Nie, to zrobimy bez 500 zł, chociaż może dorzucę coś od siebie, jak klikniecie 500 zł. Na koniec sesji, tak czy siak, na koniec sesji rozlosuję między wszystkich oglądających nas na kanale podręcznik wirtualny, czyli w PDF-ie do Cienia Władcy Demonów, który jest grą bardzo pokrewną tego, co będziemy grali. Bardzo spoko, nie, Doppler? Zajebista. Tak, oboje jesteśmy fanami. Jeszcze nie miałem okazji grać na kanale, bo muszę pokończyć rzeczy, żeby zacząć nowe, ale tak, polecam. W sensie grałem, ale mało. Ale Cienia Władcy Demonów w PDF-ie jest do zgarnięcia. Jedyne, co musicie zrobić, to wpisnąć odpowiednią komendę na koniec. Jak wbijecie 500 zł, czyli będzie 1011 zł na skarbonce, to coś wymyślę i dorzucę do tego PDF-a. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę i dorzucę do tego PDF-a. Ale jak wbijecie mi tysiaka na tą skarbonkę w czasie tych 3 godzin trwania sesji, którą będziemy mieli, to finalny boss moich graczy będzie miał drugą formę. Bo oni sami chcieli, żeby im dopierdzielić, więc jak tylko będzie opcja i zbieramy 1000 zł, to ten finalny boss, który się pojawił, będzie boss, będzie walka, to jest gra, w której się walczy. To wtedy to tak, jeżeli wbijecie 1000 zł, to będzie po prostu trudniejszy. Przepraszam, dostałem właśnie wiadomość i to muszę ogarnąć. Muszę otworzyć sobie szybko grafik. 15. Ile zajmuje wstawienie aukcji? 10 minut. Okej, tak? No. Tak, muszę czekać, tak? Znaczy, w sensie powinna już działać, jeżeli ją wstawiłaś, nie? Ale... Nie widzę tego. Ja zaraz wrócę z kamerką, sorka. Dobra, spoko. Coś mi migało. Spoko, ja też muszę szybko rzucić okiem na grafik jeszcze. Przepraszam, że tak w połowie, ale dostaję wiadomości w najgorszym możliwym momencie po prostu, a muszę odpowiedzieć na nie natychmiast, więc... tak to jest, jak się jednocześnie koordynuje imprezę i na niej gra. Tak jest. Dobrze, moi drodzy. Dobra, ja jestem ready. Także tak, jeżeli będziecie wrzucać hajsy do skarbonek, moi drodzy, to zajebiście. Jeżeli nie macie jak, nie chcecie, nie potraficie, czy cokolwiek, ja wiem, różnie bywa, to nie musicie wrzucać hajsy do skarbonek. Wystarczy, że powiecie znajomym, oni powiedzą znajomym i oni dorzucą hajsy do skarbonek i też będzie zajebiście. Ewentualnie, jeżeli my jesteście ludźmi, których bardzo rozumiem, nie chcą dawać pieniędzy po prostu, bo nie mają tych pieniędzy, żeby wrzucić tak po prostu, to możecie sobie wejść na nasze aukcje na Allegro, gdzie mnóstwo fajnych ludzi dorzuciło przedmioty, które można sobie kupić. Tam są kostki, tam są podręczniki, tam są gry planszowe, tam są maskotki, mnóstwo w ogóle rzeczy jest wrzucone na aukcje, możecie sobie wejść, kupić i generalnie cały zysk z tych aukcji idzie prosto na WOŚP, także polecam serdecznie zajrzeć sobie, linki są w naszym Linktree, które gdzieś tutaj też gdzieś się pojawia, jak chyba wpiszecie wykrzyknik aukcje, to powinno tam być wszystko, więc też jak najbardziej polecam do zakupywania rzeczy. W tym momencie myślę, że możemy już spokojnie. Nie możemy spokojnie, bo ja muszę jeszcze mieć kości do tej gry.
Mam jedną. Wystarczy, no. Mam dwie. Zdać mi jeszcze dwie kaszustki, kochanie. Dziękuję. I możemy zacząć. W tle przewinie się moja żona, nie przejmujcie się tym. W takim razie... To nie ja. Moi drodzy, w takim razie... tak jak powiedziałem, zaczniemy sobie tę grę bardzo, bardzo sztampowym, generycznym fantasy. I zaczniemy sobie tę sesję tak jak dawno nie zaczynałem sesji, a tak jak bardzo chciałem ostatnio zacząć sesję, ze względu na to, że nagrywaliśmy podcast i o tym mówiliśmy. Więc moi drodzy, tak generalnie rozmawialiśmy, tak wam napisałem, jesteście grupą znajomych, kojarzycie się, lubicie się, podróżujecie razem, szukacie razem przygód. Siedzicie w karczmie. Piwko stoi na stole, ciepłe jedzenie, w kominku strzela ogień, karczmasz leniwie czyści mokrą szmatą suchy kufel, paru klientów gdzieś tam tańczy, jakiś minstrel śpiewa. Jest taka sielska, cudowna, taki sielski, cudowny klimat ciepłej karczmy. Wy jesteście zmęczeni po podróży, w końcu możecie się odsapnąć, może zdjąć buty, może się rozpłaszczyć. Macie przed sobą tą strawę, macie to piwsko, macie te, tam wino, czy sok, czy co tam chcieliście, ale jesteście w karczmie. Siedzicie w karczmie i możecie w końcu pogadać o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio. Może o tym, co was w końcu... Może dopiero się poznaliście, ale polubiliście się od pierwszego wejrzenia, czy pokochaliście się od pierwszego wejrzenia. Macie możliwość, żeby w końcu usiąść i pogadać o czymkolwiek. Za oknem zima. Śnieg napierdala z kosem, tak że aż trzeszczy dach nad głowami. Nic nie jest lepsze w tym momencie od tego siedzenia w tej karczmie, w tym ciepełku, słuchania jak kapie wam w ogóle ten roztopiony śnieg z buciorów no, gdzieś tam na podłogę. Widzicie jak jakaś tam jedna kelnereczka czy jakiś kelnereczek przewija się między stołami, stackami, zabierając kufle, dostawiając nowe. I w tym zajebiście takim ciepłym, rodzinnym klimacie siedzicie, patrzycie się po sobie. I w końcu któryś z was nie wytrzymuje, żeby trzeba zacząć rozmowę w jakiś sposób. Więc może zacznijmy od Andre, który zaraz rzuci jakimś głupim tekstem, ale jak się tak na niego patrzycie, widzicie, że on już mieli słowa, już chce coś powiedzieć, to jak patrzą na ciebie Andre czy twoi towarzysze, to kogo widzą? Opisz swoją postać. Widzą takiego wymoczkowatego niziołka, który... może w tej chwili, w tym momencie tak jednym okiem zerkać na dno kufla, jakby szukał tam czegoś. No, ma takie spojrzenie niezbyt, takie nieskalane rozumem, ale mądrości wali czasami lepsze niż wszyscy filozofowie świata razem wzięci. No wiadomo, niski, jakieś tam dziwne skórzane pasy z jakimiś fiorkami, takie można powiedzieć takie uposażenie złodziejaszka, dość podkulite. Tak poza tym, to co, no poniżej metra jestem cięty, więc mam tam 90 parę centymetrów, gęste włosy i mogę tam właśnie wygrzebywać sobie jakieś tam, jakieś pozostałości z tego kufla. I co, i tyle tak naprawdę. Okej. Okay. To można zauważyć na mnie. Okej. Okay. I patrząc się na ciebie, widzicie tego niziołka, który tam sobie siedzi i patrzy się w ten kufel w ogóle. Ty patrzysz się w ten kufel, w tym momencie kelnereczka zauważa, to, wiesz, to twoje spojrzenie, podchodzi, wstawia ci kufel na stole i wyciąga rękę po twój pusty już. Jeśli tak na ją patrzę. Dziękuję. Ale zabiera ci twój kufel. Biorę ten i tak po prostu na strzała. Dwoma rękami go trzymam oczywiście, bo jedną nie. I po prostu cieknie mi po brodzie, leje mi się po całym ubraniu. Ja już mam to gdzieś w tej chwili. Że jest dobrze. Zaraz jeszcze dwa takie kufle i będę w pełni operatywny. Słuchaj, dopiłeś piwo do końca. Patrzysz się po twoich towarzyszach. Co mówisz? Do kogo? Tak patrzę się na naszego... orka, na kluska, tak. Rejna. Mam sprawę. Sprawa. Bo to piwo jest fantastyczne. Ja wiem, że pewnie chciałbyś spróbować, ale. Pamiętasz tą wódkę z wczoraj? Masz może jeszcze? Proszę. Ostatni portret, więcej nie będę prosił. Po prostu to piwo brakuje mu czegoś.
Ja tak nie mogę, ja tak nie mogę pracować. To nie mogę się wprowadzić w mój... Mój stan... myślenia o pracy. Ja... Ostatni. Jakżebym nie mógł wspomóc towarzysza. I tam wyciągam ten swój eliksir, pewnie to ci pomoże tam. Może zaczniesz coś mówić. Tak nalewam mu tam trochę do tego piwa. Aha. To przy okazji opowiedz od razu, jak wygląda twoja postać, nie? Czemu nie? No, Krusk jest orkiem. Ma szarą skórę, siwe włosy, jest dość stary. Jest pomalowany w jakieś dziwne symbole na całym ciele, takie pomarańczowe. Na szyi ma dość pokaźny naszyjnik, taki właśnie z kłów, jakichś pazurów, z którego chyba jest bardzo dumny. Skóźnie z futrem, gdzieś tam miecz z boku, obok niego sobie stoi. I wyraz twarzy taki sam jak zawsze i jakby nie wiadomo za bardzo, jakie ma emocje, bo wygląda jakby był w kółko wkurwiony. Co nie zmienia faktu, że najczęściej tak jest, ale czasami zdarza się, że ma jakieś inne przejawy emocji. W sumie tyle, no. Wiecie, że podczas jakichś tam wcześniejszych spotkań czy podróży bardzo często się rzucał do przodu, na przykład w obronie tak was, albo po prostu z głupoty, ciężko powiedzieć. Jest na pewno lojalny, ale jest dość oschły. Natomiast jak patrzę na tego biednego, takiego bezmyślnego niziołka, to nie może sobie pozwolić, żeby on w ten sposób tak ślamił językiem i dlatego mu dolewa, żeby mówił normalnie. I w momencie, w którym ja to wypijam, tak całe po prostu do końca... O, raz lepiej. Tak, idziemy się nawalić i idziemy wkurwić strażnika? Ale na zewnątrz śnieg pada. Zimno trochę. No to idealnie. Dobra, ja bym chciał, żeby kolejna osoba się przedstawiła. Teraz myślę tylko, kto by chciał się wyrwać z waszej pozostałej dwójki, bo widzicie, jak to wygląda, macie... Proszę bardzo, dołączajcie się, spokojnie. Więc jakby toczy się ta konwersacja, możecie spokojnie się włączać, tak byście tam siedzieli przy stole cały czas, więc Nerdoza, zaczynaj. Cześć, ja nazywam się, moja postać jest bokobrudką, krasnoludką kapłanką. Bokobrudka dlatego, że tam skąd pochodzę, o szlachetności i pięknie kobiet świadczą jej bujne bokobrody, a że mnie Bóg hojnie obdarzył, no to stąd moje imię. Więc idę sobie, trzymam w dwóch moich wielkich łapach 8 browarów, 4 dla siebie i 4 dla mojego najlepszego drucha Doppelherca. I podchodzę do niego i mówię, my wiemy jak się bawić, prawda? Nie te lamusy. 2 piwka wypili i już chcą wojować. Ale ja nie piję. Przecież tak dobrze się znamy, lubimy się, ale przecież wiesz, że ja nie piję. Co z ciebie za krasnolud? Widzisz, zawsze jako krasnolud byłem dumny z tego, kim jestem, ale coś mi zawsze nie pasowało. I mimo wszystko chciałem tak jakoś zawsze połączyć, o czym przecież dobrze wiesz, bo my się znamy i lubimy. Zawsze chciałem połączyć dumę z tego, kim jestem, skąd jestem, i czemu mierzę tylko 1,20 m. A jednocześnie zawsze mi ta nasza krasnoludzkość nie pasowała. Jeżeli tego nie widzisz, to coś się z tobą nie tak, ale i tak cię lubię, bo znamy się. Ta, na piciu znacie się tak jak na kobietach, te wasze gładko twarze, baby. Co wam z tego picia? Wszystko wylewacie sobie i tak do brody. Ja brody ledwie nie mam i bardzo dobrze. I to nie to, że za każdym machnięciem mieczem, ponieważ używam miecza jak mało który krasnolud, jestem z tego dumny. Ponieważ za każdym razem, jak mi tylko ta broda urośnie, przy każdym machnięciu miecza sobie tą brodę ucinam. Jemnie spożyteczną. Ale dzisiaj mogę zrobić wyjątek, ponieważ znamy się i lubimy. Dobra, mogę dzisiaj z tobą wychylić jeden kufelek. A już miałam sięgać po argument. Ze mną się nie napijesz! Ze mną się nie napijesz, to jest szantaż psychologiczny. Ja wiem, że krasnoludy to lubią i dlatego nigdy nie zostałem bankierem. Ale dobrze, z tobą się napiję. Dobrze, moi drodzy, w takim razie. Jeszcze powiedz, Rafał, opisz, jak ten twój krasnolud wygląda, bo już bardzo nietypowe, nie ma brody, prawda? Ma brodę, ale krótką, ponieważ zawsze ucinają sobie mieczem. I właśnie, wszyscy krasnoludowie używają toporów albo młotów. Ja zawsze chciałem używać miecza. Co prawda miecz jest o połowę dłuższy ode mnie. I za każdym razem, po prostu mój miecz, muszę go trzymać na plecach, za każdym razem żyję
ten miecz w ziemi, przez co zawsze wróg mnie potrafi wytropić, ale z drugiej strony nigdy nie zgubiłem się w lesie, ponieważ zawsze zaznaczyłem swoją drogę. Nie, tak. A nie kruszyłem chleb, co jest po pierwsze marnowaniem jedzenia, marnowaniem strawy na szlaku, a dwa, jak już to wiemy z innych legend, o których śpiewali minstrele, to nie działa, ponieważ ptaszki tak wyjadają te okruszki chleba. Idealnie, idealnie. Piękna grupa. No, dawaj na rdza. Ja bym chciała jeszcze dodać, że moim talentem jest utrzymanie się na nogach, dlatego potrafię dużo wypić. Jak najbardziej. Moim talentem jest utrzymanie się na nogach, bo je posiadam. Słuchajcie, jeszcze szybkie wyjaśnienie, jak działa część mechaniki tutaj w grze. Macie dwa talenty każdy z was, nie? I macie punkty many zapisane jako liczbę. Za każdym razem, jak chcecie, jakby chcecie dorzucić, powiedzmy, więcej, dodatkową kostkę do testu, jak wam powiem, że macie na przykład testować swoją siłę czy zręczność, możecie powiedzieć, że mi tu pasuje mój talent, więc wydacie jeden punkt many, żeby dorzucić dodatkową kostkę, bo pasuje wam talent po prostu. I ten talent utrzymuje się na nogach, może być w dowolnym momencie użyty, kiedy pasuje ci utrzymać się na nogach. Od uderzenia, od spadania, od picia, od zmęczenia i tak dalej. To jest świetne, nie? Więc jakby tak zinterpretujecie, tak to zadziała. Możecie tych talentów użyć tyle, ile macie many, nie? A słuchaj, mógłbyś jeszcze raz o tej manie powiedzieć, bo jak wtedy tłumaczyłeś, to ja nie słuchałam. Aha. Macie punkty many i tych punktów używacie, żeby płacić za talenty swoje. Aha, dobra, widzę mana na końcu, dobra, 4 no, mam. Okej, dobra. Tak, więc jak chcesz mieć łatwiej, znaczy większą szansę, że zdasz test, który ci powiem, że masz rzucić, możesz wydać punkt many, powiedzieć, którego talentu używasz i dlaczego pasuje ci do testu i na przykład ja ci powiem, ty chcesz iść w zawody na picie, nie? Wypić więcej niż barman. Więc ja ci mówię, dobra, no to rzucasz sobie na swoją siłę, bo myślisz, żeby zobaczyć, jak silna jesteś, czy dasz radę podnieść kufel w końcu. I ty stwierdzasz, okej, okay, to rzucasz K6, dodajesz punkty siły i mówisz, dobra, to ja, żeby być bezpieczna, to użyję talentu utrzymuje się na nogach, więc wydajesz punkt many i dorzucasz jeszcze jedną kostkę do testu, więc masz w sumie dwie kostki plus tam tyle punktów, ile masz zapisane w sile. Sumarycznie daje ci to jakąś tam liczbę i musisz mieć więcej niż ja wyrzucę na kościach. To jest dość proste, będzie jakaś opcja, to dorzucimy. Natomiast kiedy tak siedzicie i się przekomarzacie o tym piciu, o tym alkoholu, o tym wszystkim, otwierają się z trzaskiem drzwi, one się odsuwają, wlatuje zimne powietrze, tylko ludzie tam, coś tam, ten, ktoś tam nawet zaczyna się trząść, ktoś tam krzyczy, żeby zamknij drzwi, ty łachudro! I w tym momencie pojawia się w tych drzwiach taka rosła postać, okryta jakimś futerkiem, przyprószona śniegiem i wszyscy nagle milkną. Jakbyś taka nagle cisza, jakby wszyscy go znali, tylko nie wy. Facet wchodzi do środka, ma taką wielką, gęstą brodę, rudą, prawda, okulary na nosie, długie włosy spięte z tyłu w warkocz, prawda, stoi tak, patrzy się na was, uśmiecha się szeroko, takim, wiecie, dostojnym uśmiechem, garnitur białych zębów, rumieńce na policzkach i rusza w waszą stronę, także cała ta druga strona karczmy zaczyna w końcu szeptać i coś tam ze sobą rozmawiać, drzwi się za nim zamykają, jakiś facet, taki mały, wszedł chłopaczek, nie, zamknął drzwi za nim, ten śnieg wysuwając na zewnątrz, a facet idzie w waszą stronę, staje przy waszym stole, o! Słuchy mnie doszły, że podróżników mamy, bohaterów wielkich w mieście, którzy potrzebują przygody i zapłaty oczywiście. Czy mnie słuchy dobre doszły? Bo wiecie państwo, są gobliny, jest robota. A ile płacisz? A ile potrzeba? Ile płacisz? Przyjmijmy... Mam garnitur białych zębów, więc pewnie staćcie na to, żeby zapłacić nam dużo. Pewnie! Jesteśmy dobrym miastem, a jestem szczodrym burmistrzem. Standardowa stawka za takie zadanie to jest 100 sztuk złota na głowę. O, on jest burmistrzem, ej, dawajcie! Tak szepczę do nas. Ej, dawajcie, nawalimy się i idziemy go wkurwić. Można bez nawalenia go wkurwić. Ależ proszę dobra. Państwa. No! Ja tak mogę przypominać takiego Rumpelstiltskina mniej więcej, tak zakładam jedną nogę na drugą, ręce w piramidkę. Ale słucham, wielmożny. W czym nasza szlachetna grupa może pomóc? No to jak powiedziałem, szanowny panie, są gobliny, jest robota. W lasach niedaleko, gdzie polowanie jest i przy których pola się znajdują i krowy są hodowane i owce, zalęgły się te zielone poczwary.
z całym szacunkiem do orków, wiemy, że to nie wasza wina. Ale jakby się te zielone poczwary i generalnie terroryzują nam wieś, miasto, zamordowywują krowy, prawda, sarny i w ogóle nie ma gdzie polować, las jest wypalany. No i tutaj generalnie jest duży problem z nimi, więc trzeba by znaleźć ich siedlisko i przynajmniej zdekapitować króla goblinów, bo to jak wiadomo sprawi, że one uciekną, a jeżeli się nie da, albo jeżeli lepiej się da, to wtedy wybić wszystkie. Bo to jak karaluchy, jak się nie wybije wszystkich, to się pomnożą i wrócą. Czyli mamy zabić króla goblinów za 100 sztuk złota na łeb? O, to się tylko tak nazywa, nie? On jest po prostu goblinem, który ma karton na głowie założony. A skąd pewność, że to jest goblin? Nie, ja bym się chętnie bardzo z tym zajął, ale mam zawiasy po ostatniej akcji, w której pomyliliśmy gobliny z moimi współpobratymcami i to się nie skończyło dobrze, więc ten karton na głowie to trzeba chyba go zdjąć. Proszę Państwa, wiemy, że to są gobliny, ponieważ upolowaliśmy kilka i generalnie zgodnie z tym, jak nam powiedziano, nabiliśmy ich łby na pale przy jednej stronie wioski. Skończyło się to tym, że oni upolowali kilku naszych i też nabili im łby na pale przy granicy lasu. Impas, proszę Państwa, impas. To ja może coś powiem. To tak, 100 za tego króla z kartonem i po dychu za każdego zwykłego goblina. Z fakturą będzie drożej. No, jak będzie trzeba jeszcze podatki policzyć, to on będzie liczył tak bardzo. Będę negocjował, ale dobrze, niech będzie 100 za głowę króla, ale 5 za każde ucho. Za każde... A one mają po jednym? No, mają po 2. No to... To samo chyba, nie? No tak myśli. Za każde lewe ucho. A to już teraz w chuja lecimy, no nie, no to tak... To po 7 za głowę. On się tak odwraca, patrzy się, Piotruś, mamy po 7 za głowę? Nie wiem ile tam jest, nie? Niech będzie moje ryzyko. 100 za króla... I... To będzie też nasze ryzyko, bo jak będziemy chcieli więcej zarobić, to będziemy chcieli więcej zabić i większa szansa dla was, że im nam się polegnie, więc interes dobry. Dobrze mówi, polać mu. O właśnie, polać mi kurwa, już dawaj. A, karczmasz, polać mu! I on widzi, że karczmasz przychodzi, polewa, odchodzi. Dobrze, niech zatem tak będzie. 100 za głowę goblina i... Po 7 sztuk złota za każde ucho, które przyniesiecie. Lewe ucho, które przyniesiecie. Ej, on powiedział 100 za głowę goblina. Dorobimy się tak jak nigdy, ja wam mówię. Dobrze. Zgoda. I podaję ci taką małą rączkę. Aha, on ci podaje taką dużą rączkę. Moja to jest jak palec jego. A jego to jest jak człowiek, więc spoko. Dogadajcie się. I on ściska ci ją tak, bardzo mi przyjemnie robić z państwem interesy. Liczę, że rozprawicie się z naszym problemem jak najszybciej i przywrócicie niczym bohatery w świetności pokój w naszym mieście. Macham głowę. Fantastycznie, zatem pijcie ile chcecie, jedzenie dzisiaj jest na nas, jedzenie, nie picie, jest dzisiaj na nas. Nawet zagadam z karczmarzem, żeby spuścił wam sceny pokoi dzisiaj, żebyście mogli się wyspać i liczę, że jutrzejszym dniem wyruszycie na spotkanie śmierci, znaczy chwały. Macham znowu głową. Dobra, to trzeba się teraz dobrze napierdolić. Bo nie wiadomo, czy jutro wrócimy w ogóle. I on wychodzi, a zanim Piotr się idzie takim... Także Karczmas rzeczywiście przyszedł do was w którymś momencie i mówi, tak jak powiedział pan burmistrz, jedzenie dzisiaj jest na koszt burmistrza, za napitek trzeba zapłacić, ale też wam opuszczę trochę sceny, no i pokoje jak wzięliście, to ja pociągnę z tego, co już żeście zapłacili na poczet napoi, także do tej pory macie wszystko opłacone, się martwić nie musicie. Ale jak bierzecie... To jak jedzenie za darmo, to poproszę 3 świniaki, całe pieczone jak są, jak nie są, to mogą być trochę niedopieczone. Macie kury jakieś? No, już, że 2. To z 10 kurczaków chyba, nie? Wystarczy.
Nie? 10, 20, 10 to ja sama zjem. O właśnie, bo to mamy dwóch krasnoludów, to zer ten na kurie jest, to po 10 na głowę, dlatego i dlatego łysego. Nie wiadomo, jak ten nie pije, to może też i nie je. Jesz kury? Czy świnie? A mogę zjeść bażanta? Nie wiem. Mamy jeszcze jednego, tak, został nam po polowaniach, ale od dawna, więc to ostatni. Tak, jednego to tylko mi żołądek podrażnie, to dajcie te świnie. Świniaka, no to będzie. Jeszcze powiedz, że jesteś tym jak to, wegetarianinem. Zaraz cię nie lubię, wiesz. I to będzie autorasizm z mojej strony. Wylozoj. Słuchajcie, karczmarz pokiwał głową, wyszedł tak spokojnie, mrucząc coś pod nosem, nazywał mi mieszczańcy, gdzieś tam w stronę zaplecza. I słyszycie, że jak tylko przeszedł przez taką kurtynę, która oddziela, taką wiecie, jak kojarzycie takie plastikowe pasy, które w rzeźni są czasem powieszone, nie? Tutaj są takie kurtyny z grubego materiału, przelepionego jakimś woskiem czy coś, żeby to tam muchy nie przepuszczało i tak dalej. On przeszedł przez to na kuchnię, jak tego przeszedł na kuchnię, to jakby totalnie inny człowiek. Kurwy jebane, to garo w tym momencie! 3 świniaki, 10 kurczaków! Co tam jeszcze wykopiecie ze spiżarni w tym momencie? Zapierdalaj, co się patrzysz! I tak generalnie tam sobie leci, nie? Za głośno? Przepraszam. Zabolało. Przepraszam, postaram się nie krzyczeć, obiecuję. Znaczy nie obiecam, ale ściszymy trochę. Pewnie jeszcze będę się dał, nieważne. No i generalnie tam zaczęło być jakieś klamotanie, jakieś garnki zaczęły lecieć i absolutnie totalny harmider się zrobił w kuchni. Po chwili zaczęło waszych nozdrzy dochodzić zapach robionego jedzenia. Dwa świniaki zostały wyniesione, nabite na rożę do kominka, który znajduje się w sali głównej, bo to jest dość duży kominek, w którym można piec rzeczy w razie gdyby była taka potrzeba, więc one pieką się tutaj już na widoku. Po chwili zaczynają wjeżdżać półmiski z jakimiś tam chlebami, nie chlebami, sosami, nie sosami i zaraz wlatują kurczaki, zlatują, ten bażant wleciał tak czy inaczej, bo się okazało, że jest, więc trzeba go zużyć. No i po chwili jedna świnia, druga świnia, trzecia świnia. I tak całą praktycznie noc, dopóki żeście byli w stanie żreć, to żeście żarli. Jak to na prawdziwych bohaterów przystało. Pamięć waszemu wyczynowi pozostanie w tej karczmie do końca tych dni. Natomiast... Generalnie rzecz biorąc, jak już tam zaczęliście jeść, to w czasie tej uczty wielkiej, oczywiście widzicie złaknione spojrzenia lokalnych osobników siedzących po drugiej stronie karczmy, którzy do tej pory byli troszkę, że tak nazwę, wycofani, jeśli chodzi o kontakty socjalne z wami i nie raczyli podejść nawet do was. Natomiast w tym momencie, kiedy już ten drugi świniak wleciał i oni zajarzyli, że no musicie być albo kasiaści, albo ważni, to podchodzi taki jeden z drugim, gdzie jeden to jest taki ulany z taką wielką tutaj tarczycą jakby nalaną, prawda? Tak jakby się trochę tutaj ulewa, ale też nie jest jakiś bardzo gruby czy coś, tylko po prostu taki taką szyję tutaj. Drugi jest taki patykowaty, szczurowaty, z wąsikiem takim dziwnym, jak stoi. Patrząc do was, nie? Jeden mówi, ten szczupły, mówi takie, ja przepraszam państwa, nie, ale my tutaj widzimy, że to jakaś impreza się dzieje, czy my mamy do czynienia z jakimiś ważnymi ludźmi, czy państwo, bo my, przepraszam, z małej wsi jesteśmy nie do końca światowi, czy nam umknęło może, czy, bo burmistrz był, więc pewnie ważni ludzie, z kim mamy do czynienia, jakby... Oj. A kto pyta? O, ja jestem Staszek, to jest Stefan. Ja tak się tak nachylam do Orka. Oni są jak gówniane kwiaty, ja bym z nimi nie włączał się w żadne jakieś dyskusje. I co, od razu lać w mordę? Nie, trzeba! Lecz w mordę, to my tylko alkohol lubimy! Ale to były taką z propozycją, takim pytaniem delikatnym, sugestią może nazwać to można? Ale to Stefan powie. A Stefan stoi taki. Kierowniku, macie może piątkę dorzucić? Ja się do nich obracam i pytam, a wy co, jesteście ludźmi? No. Dawno nie jadłam człowieka. Widzę, że Stefan ma ewidentnie stoi i tak się zastanawia, o co ci tak naprawdę chodzi, do niego nie dociera. Ale... Dawno nie jadłam człowieka. Ale jacyś mizerni jesteście. Nie w moim guście. Wyglądają, jakby byli chorzy zresztą. No, dokładnie.
Znaczy tak, chorzy, zmęczeni, to wie pan, jakby praca na wsi, generalnie wycięcia człowieka, no jesteśmy już trochę porobieni, także to sterali losem tutaj ciężko. Taką piąteczkę jakby to włożyli kierownicy, to do flaszeczki, to byśmy byli chętniejsi do tego, żeby żyć i w ogóle. Wybijam mu piątkę, proszę bardzo. No, dobra, a teraz chińskim sprytem, tam. I Stefan, widzisz, obraca się takim galopującym truchcikiem, wiesz, kolesia z piwnym brzuszkiem, takie pudum, 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 i się odbiega. A ten też się na nim patrzy takie... No szkoda, no ale to... Dobranoc, nie? I obraca się i widzę, wracają do stołu, jak patrzą, no i kiwają głowami, pokazują palcami, takie... coś nie wyszło, nie? Jeden drugi pokazuje, ktoś tam pokazuje, wiesz, że na czoło... No chuj, siadają, prawda? I widzicie, że dopijają ostatnią butelkę, po kilkunastu minutach sobie odchodzą. I zostaje tylko jeden facet przy tym stole. Facet generalnie wygląda na takiego zakapiora trochę, z jakąś tam szramę na mordzie, czy coś takiego. I po czym podchodzi do was i... Przepraszam za kolegów, jakby no próbowali, jakby trzeba im oddać, że zacnie. A mam takie pytanie. Czy państwo lubią grać w kości? Ja w tym momencie wstaję. Ktoś powiedział kości. Ja bardzo lubię rachować kości, więc... A ja lubię grać w kości. Ja widzisz. Jak ja porachuję, to potem wy pogracie. A ja łączę grę w kości z matematyką, ponieważ lubię rachować kości. A ja lubię grać w kości. Właśnie się zawiesiłem, jak tak powiedziałeś. Ja udaję, że rozumiem, robię ręce w piramidkę i patrzę się tak, próbując przenikliwie spojrzeć na jego mościa. To ja mam generalnie bardzo prostą grę, którą moglibyśmy zagrać. No. I dowolną kwotę, którą byście chcieli. Albo o kurczaka. O kurczaka? Możemy zagrać o kurczaka. Ja mam kurczaka. No dobra. No. Chętnie bym kurczaka przyjął, a może nie, bo za kurczaka to flaszkę bym przyjął. No dobra, ale... A my co dostaniemy? Kurczaka. Jeszcze jednego? No, chciałeś grać o kurczaka. A ty o flaszkę. No, to ja daję flaszkę, ty dajesz kurczaka. Zwycięzca bierze wszystko. Jakby chciał nas okantować, nie żeby... Chyba, chyba tak. Nie opłaca się. Nie opłaca się. To może zagrajmy o większe stawki. Co innego? O świniaka. Widzisz te flaszki i ja tak pokazuję ten pas skórzany. No. Tutaj są generalnie, to są takie szklane piersiówki, cztery. Widzę, że masz jeszcze jedną taką. Ja potrzebuję pięć, bo pięć to moja szczęśliwa liczba. Możemy zagrać o tą flaszkę, co ty na to? I ręce piramidkę pomysłem. On mówi, ale ta flaszka, to jest generalnie dość droga flaszka, to jest pamiątka po moim tatuśku. Tatuś generalnie dużo pił i umarło mu się na wątrobę, ale to jest pamiątka, którą szanuję. Natomiast... Ja się tak nachylam nad nim i widzisz, niedaleko pada gówniane jabłko od gównianej jabłoni. Ale to jest fajna flaszka, więc ja za nią się założę. Ale zamiast bym chciał przysługę. Słucham. Jak już wybijecie tego króla goblinów, to... On podpieprzył mi pamiątkę po matce, taką torebkę skórzaną. Zabili matkę, zabrali torebkę. Ja bym chciał ją odzyskać. Ale matkę czy torebkę? Bo to ważne. Nie no, torebkę z matki to pewnie nic nie zostało. Matki byłoby ciężko odzyskiwać. Przepraszam, głupie pytanie. Nie powiem. A chodzi o samą torebkę, czy w torebce coś jest? Właśnie, z wartością. Matka tam miała klucze do domu i portmonetkę z jakimiś resztkami, tam były rysunki mojego rodzeństwa i pukiel włosów prababki był w środku. Tam są same pamiątki rodziny, matka wszystko nosiła ze sobą, więc generalnie mi zależy na tym. Tu coś śmierdzi, chłopaki. Czemu gobliny miałyby kraść torebkę jego matki? Gobliny kradną wszystko. A może matka jest w torebce? Widziałem większość matki poza torebką, więc podejrzewam, że nie ma jej tam w środku. Chciałem wszystko wykluczyć, dobrze. Matka jest dżinem z torebki! Jedna rzecz. Nie wiem, Rafał, czy ty się zgłaszałeś w sensie, że chcesz coś dorzucić? Nie musisz się, ten po prostu się wtrącaj, nie? Jakby będzie mi łatwiej też trochę moderować, jak będziecie sobie nawet nachodzić na słowo. Będzie łatwiej niż jakbyście się zgłaszali czy coś, nie? To nie było zgłaszanie. A to było takie zaznaczenie, że odnośnie śmierci na wątrobę, tak? Tak. Dobra, okej. Nie, stwierdziłem, że rzucę, bo nie każdy ten. Ale, dobra, to on mówi tak. W takim razie, jeżeli jesteście chętni zagrać, to zrobimy tak, że jak wy wygracie, to dostaniesz flaszkę,
A jak ja wygram, to przyniesiecie mi torebkę matki. Dobra. Chwila. A ten Stefan to twój kolega? Bo w sumie nie wygląda na takiego chorowitego. To ktoś ważny dla ciebie? Nie, po prostu, wiecie, jak przychodzi się do knajpy się wypić, to się zna ludzi, więc przychodzi się pije z kim jest w karczmie, nie? To nie możesz go dorzucić do tego dealu. Znaczy mogę z nim zagadać, żebym z wami poszedł, ale nie wiem po co wam Stefan, bo generalnie jest generalnie głupi i raczej mało przydatny do czegokolwiek. Ja tak biorę kufel w jedną rękę, kości w drugą, wstaję. Dobra, słuchaj, dogramy czy nie? No, dogramy. No to zajebiście. Ale jak to się gra? Sprawa jest prosta. Ja mam dwie kostki. Ja rzucam kostkami, każdy z was ma jedną kostkę. Ja rzucam dwiema kostkami. I jeżeli wyrzucicie więcej niż ja, więcej lub tyle samo niż ja na obu, w sensie więcej niż ja na każdej osobno, maksymalnie 6, nie? To wygraliście. Jeżeli wyrzucicie więcej niż ja wyrzucę na jednej, ale mniej niż ja na drugiej, to nic się nie dzieje. A jeżeli wyrzucicie mniej niż ja na obu, to przegraliście. W sensie, jeżeli... Mogę rzucić pierwszy? Możesz, znaczy ja rzucam pierwszy, żebyście wiedzieli, o co gracie. Iloma kostkami rzucamy? Jedną, okej. Okay. Każdy rzuca jedną. Biorę tą kostkę, tylko każdy, kto gra... Ja chciał pierwszy. Ostrożnie, sprawdź mi je wyważone, bo to ważne. Każdy, kto gra, musi podać jeszcze stawkę, co chce, że tak nazwę, dorzucić od siebie, bo jakby jeżeli od jednej osoby wygram przysługę, no to druga osoba już nie może tą samą przysługę grać. Więc jeżeli ktoś zagra i wygra, no to potem musimy renegocjować stawkę, nie? Nic z tego nie rozumiem. To znaczy, że co ty chcesz ode mnie? Jeszcze nie wiem, na razie chcę torebkę. Jak będę już miał torebkę od kogoś z was, to od drugiego będę myślał, co dalej. To będziesz nas... A to może ustalmy wcześniej, co ty chcesz, bo ja nie wiem. To ja chcę torebkę, flaszkę. No dobra. 10 sztuk, flaszkę. 10 sztuk złota. Mhm. Co bym jeszcze chciał? Masz fajny miecz, patrz na krasuda. Miecz. I to tyle. Patrz, myślisz, że... A ode mnie nic nie chce, zniewaga. 10 sztuk złota od ciebie chcę. Miecz jest dla mnie za drogi, ale mogę postawić coś, co jest dla mnie dużo bardziej droższe, mianowicie cały alkohol mojej kompanii. Oś ty zdrajco. Co? Nie, nikt się nie zgadza na to. O ty zdrajco, ty. Mówiłam, on jakiś dziwny lewak. O, łyse krasnoludy przynoszą pecha. Tak pierdolę. Ja tak się zastanawiam. Słuchaj, ale to nie ma sensu, generalnie. W sensie to się nie da dać, po prostu. Czemu nie? A to co on nam da? No bo za to alkohol, tak... Wuda, a my wszyscy mu mamy coś dać, co to ma być? Znaczy, ja mogę dać dużo więcej, znam lasy, mogę pokazać drogę. Umierając temu podróżnikowi na pustyni zabrać ostatni bukłak z wodą, to się nie godzi. Znaczy to zależy, jeżeli masz umrzeć bez wody, to jasne, że się godzi. Walić innych. Dobra, bo czekaj, bo ja mam trochę pomysł taki, na przykład nasza krasnoludzka chciałaby Stefana. Dasz Stefana? No dobrze, no może być i Stefan. O, no i dobrze, to jest Stefan. No już tak, ja się nim zaopiekuję. Mogę też powiedzieć wam, albo dać wam mapę lasów, żebyście wiedzieli, dokąd idziecie. I... Masz mapę lasów? No mam taką mapę, gdzie są zaznaczone najważniejsze punkty wokół miasta, jaskinie potencjalnie, gdzie znajduje się jama tych goblinów i tak dalej. Dobra, to zagramy o Stefana, a potem o mapę. Mapę, a jeszcze coś? Znam też kogoś, kto... Bywał kiedyś, chodził po jaskiniach i mogłem wam powiedzieć, jak wygląda ta jaskinia, w której są gobliny, czego się możecie spodziewać. To informacje kosztują. Ale informacją się nie najesz. Ale informacja sprawi, że nie umrzesz. No nieprawda, bo ja ci na przykład mogę coś powiedzieć i też nie umrzesz. No właśnie, to jest informacja, od której nie umrzesz. No ja też ci mogę tak opowiedzieć na przykład. No zajebiście, ale ja nie chcę. A ja bym może chciał ci powiedzieć na przykład, no i co? No to jeżeli chcesz mi powiedzieć, to możesz powiedzieć. Ale musimy o to zagrać. Ale to nie możemy o to zagrać, bo ja nie chcę. A dlaczego? Ale ja chcę. No to chcesz o to zagrać? Dobrze, to zagraj. Gra w ogóle. No. To dobrze, no właśnie. Chcesz zagrać o taką informację? Dobrze. No tak. Dobrze. Znaczy nie wiem. A ty chcesz? Nie chcesz. Nie chciałeś, ja chciałem. No dobrze, to jeżeli ty chcesz, to zróbmy tak. Jeżeli wygrasz... No.
Jeżeli wygrasz, to dasz mi taką informację, od której nie umrę, a jeżeli przegrasz, to dasz mi 10 sztuk złota. No dobra, to ja, tylko ja pierwszy rzucam. Dobra, to rzucaj pierwszy. I widzicie, Krusk bierze kość i bierze taki potężny zamach i rzuca tą kością jak najdalej może tam, wiesz, rzuć dalej, kurwa. Siada. A wiesz co, on podchodzi do tej kostki, patrzy się na ziemię, a rzuć kostką, tak, no, tak fizycznie. Trzy. A on mówi, o kurwa, a ja mam 1 i 3. Znaczy, że wygrałeś. No i dobrze, i co mam teraz zrobić? Znaczy, że ja... Wygrałeś, że ja mam, znaczy, ci... dajesz mi informację... Jak mówię, to coś... Tak. O informację, o której nie umrzesz, tak? Tak. Tak, znaczy, że jak... No, bo to może być taka, że jak podcierasz dupę pokrzywo, to nie umrzesz. To jest bardzo dobra informacja, o której nie umrę. Tak, no właśnie, no, no to dobra, to wracam, no to wygrałem, a... Wspaniałe uczucie, muszę się napić. Ale jak to jest, że ty wygrałeś, a ty mu dajesz informacje? No tak chciałem, a co? Okej, okay, dobra. Śpię to. Orcza logika. Dziwne te orki, no ale dobra. Robią co chcą. Śpię sobie. Jezus, ja... To, że nie masz. Boże, ja muszę zrewajwować jednego suchara, ale to później. Innym razem, później będzie. W każdym razie, on tak patrzy na was, to co, ktoś jeszcze chce zagrać? Bo ja jestem gotowy. Ja mogę zagrać do tego Sławomira, gdzie? Dobra, o Sławomira. Dobrze, to ja ci daję Sławomira, a ty mi dajesz flaszkę. Nie, czekaj, co ty miałeś mu dać? Co on ciebie chciał? Przysługę, torbę chciał od ciebie, dobra. A, przysługę. Dobra, więc ja ci daję Sławomira, a ty mi dajesz torbę. Tak? To ja rzucam pierwszy. Dobra. Okej. Okay. Więc tak. On ma 6 i 2. To znaczy, żeby wygrać, musisz rzucić 6. Żeby przegrać, musisz rzucić 1. I jeżeli rzucisz cokolwiek pomiędzy, to jest remis. I nic się nie dzieje. 1. No co? Więc on tak patrzy. A, zajebiście! W takim razie, wisisz mi torbę mojej matki. Z całą zawartością. Dobra, to może ja zagram o tę mapę. Widzisz, no. Widzicie, moi drodzy, to jest ważna lekcja. Kto gówno sieje, ten gówno zbiera. Okej. Okay. On tak patrzy na ciebie. Chcesz mapę? Mapę lasu? Dobrze. Oferuję mapę lasu w zamian za 10 sztuk złota. Jeżeli ja wygram, dostaję 10 sztuk złota. Jeżeli ty wygrasz, to dostajesz mapę lasu. Czy to pasuje? Wygraj tą mapę. W sensie, bo to... Tak, wygrałem. Ty masz jakąś kasę? Znaczy, macie po 10 sztuk złota. A nie kasę. Tak, a co jak przegram? Masz tam dyszkę pożyczyć? Nie, poczekajcie. Wy macie po 10 sztuk złota, tego nie ma w karcie postaci. Macie dosłownie po 10 sztuk złota każde, nie? Okej. Okay. No dobra, ale lepiej przegrać czyjeś, nie? To prawda. Nie. To pasuje, to ja rzucam. I on wyciąga kostki i rzuca na stół. No i teraz słuchaj. Żeby wygrać, musisz rzucić 4 lub więcej. Żeby przegrać, musisz rzucić 1. Dwa. To jest remis. No właśnie, no kurde, nie zawsze się udaje, nie? Ale w tym momencie mamy remis, w związku z czym możemy iść na układ. Możemy przyznać, że żadno z nas nie wygrało, ja nie mam złota, a ty nie masz mapy. Albo możemy się dogadać, że oboje wygraliśmy i ty mi dasz 10 sztuk złota, a ja ci dam mapę. A może po prostu spuszczę ci manto i wezmę mapę? O nie. Jak tak się będziemy bawić, to zaraz przyjdą panowie strażnicy i będzie smutno. Nie, gramy tak jeszcze raz. Będzie wesoło, dawaj, dobra, lejmy go, wstaję tam, dobra, to już. O kurwa, ja pierdolę i zacząłem spierdalać do wyjścia. No i po zabawie, kurwa. Nie no, już obcięliśmy mu nogi jak bieg. Nie ma takiej mocy, żeby tak szybko obciąć komuś nogi. Ale ja jestem kapłanem. Więc macie sidequesta, musicie przynieść jeszcze torbę, którą zajumali. No i dobra, no. Ale facet otworzył szybko drzwi, wybiegł na zewnątrz w tą śnieżycę i taki, o kurwa, bio! I zamknął drzwi za sobą, nie?
I polecam. No chyba nie był dobry pomysł, teraz nie mamy mapy. Plus jest taki, że jak wybiegłem na zewnątrz, to zaczął krzyczeć, że o kurwa leją, ale śnieg księżyca jest tak głośny i tak wiatr jest, że prawdopodobnie tak nikt go nie usłyszał, więc luz. Doppelhelz jest, jak to się nazywa, stratny, bo ty nie mogłeś zagrać, to może z nami o coś zagrasz. Właśnie, może o Sławomira. My nie mamy Sławomira. Przegraliśmy Sławomira. Nie mamy, no. Ale możemy go znaleźć i możemy o niego zagrać. Kaczmarka, ponownie nakładam nogę na nogę. Mnie nazwaliście zdrajcą, więc przez chwilę was nie słuchałem. My mamy tę mapę w końcu, czy nie? Nie mamy. No właśnie nie. A co jeśli byśmy tego Sławomira wypożyczyli? Tak na godzinę, albo dwie. Ale kto od kogo? A może my, a spróbujmy zagrać z nim jeszcze raz, jeżeli jest jakaś mówię. Zagramy z nim o ten wasz pierdolony alkohol. Podziękujecie mi jutro, bo pójdziemy na misję bez kaca. A jeżeli przegramy, on się uchleje i tak weźmiemy mu temat, albo go ugadamy i on nam ją odda. Ale ten gostek już chyba pitnął. Tak, on trochę uciekł, że tak nazwę. Natomiast jest szansa... Misja bez kaca, bez sensu. Możecie go znaleźć, możecie poszukać kogoś innego, kto pogra z wami, nie? Karczmareczka jakby bardzo, bardzo fajnie, że pojawiła się zaraz obok, żeby pozbierać talerze. Mówi, no ja słyszałam, co się dzieje, jeżeli chcecie tego faceta ścignąć, to on to pewnie wróci niedługo, żeby zobaczyć, czy się uspokoiło. Zresztą jest łasy na granie, więc jest będzie chciał powiązać. Pani piękna, on tak zawsze przychodnią zaczepia i gra o jakieś rzeczy. No, jak nikt z nim nie chce już grać w mieście, no to zaczepia przechodnych, no. To proszę mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak? Jedną tylko ostatnią. Tamci dwaj. Pokazuję na Sławomira i... jak się drugi nazywał? Staszek, no. Staszek i Sławomir. Pokazuję na nich. Czy wie pani może, od kogo możemy ich pożyczyć? Przepraszam, ale co? No, chcielibyśmy ich pożyczyć. No. Jest w miejscowości, w której przybywamy, wypożyczalnia Meneli. On tak stoi? Rzuć sobie na charyzmę. O kurde. Ja mam jeszcze, ile ja mam? Łącznie z cechą to mam 4. Ona tak patrzy, wypożyczalnia Meneli to jest naprawdę dziwny pomysł. U nas czegoś takiego nie ma. Generalnie nie za bardzo wiem, jak bym mogła pomóc w tym kontekście. Patrzę się trochę na Niziołka, tak dodżując, wiesz, z orka na Niziołka. Ja tak jakby zakładam ręce w piramidkę. Proszę, panie szanowna, już tłumaczę, na czym to polega. No oni, generalnie musimy się dogadać z kimkolwiek, kto jest obecnie ich właścicielem. Dogadać warunki użytkowania, podpisać umowę i jak już to zrobimy, to możemy ich pożyczyć. Z przykrością muszę stwierdzić, że chyba nikt nie jest ich właścicielem, oni sobie chyba sami swoimi właścicielami. Sami są swoimi właścicielami? Tak mi się wydaje. Drużyna, to może zostaniemy ich nowymi właścicielami, co wy na to? Ale, no jak jest, ale to trzeba się dogadać, bo oni są swoimi, czyli Stefan, Staśka, Staszek, to Stefana. To może tak. Kupimy ich od samych siebie. No to my jesteśmy w krainie, gdzie człowieki są wolne. No to kupimy. No są wolne, zobacz jakie wolne są. Patrz jak wolno chodzą, wolno uciekają. Wszystkie są wolne. Damy im złoto, a oni za to złoto wykonają dla nas pracę. Polecą, zabiją gobliny, wezmą torebkę, a my ze wszystkiego weźmiemy ładny procent. Ale to trzeba będzie ich przypilnować, żeby to zrobili, bo jak i tak puścić, to nie wiadomo co zrobią. No to dostaną kasę dopiero po wykonanej robocie. Też nie będziesz wiedział, czy zdechną po drodze, czy się zachleją, czy a, co. A to już nie wygląda, Stefan wygląda, jakby zaraz miał zdechnąć. Widzisz, że on podnosi kufel z piwem, tak... A ty chciałaś go jeść. Ma okrągłą pupkę. To może tylko samą pupkę pożyczymy od niego. Panie Stefanie! On podnosi, wiesz, takie... Tak! Pytanko krótkie takie od naszej krasnoludki, bokobródki. No tak. Do pana wypożyczenie może być? Zatrzymał się puk na kurde. Przepraszam, co? No, dupka, pupka, jak tam się nazywasz? No. Bokobródce się podoba. Nie bądź taki nieśmiały. Uno?
i wychodzi przez drzwi. Kurde, poszedł na jedyneczkę. Przegoniłeś mi go. Nie, na jedyneczkę poszedł, powiedział coś. Że... Drugi tak, tak siedzi przy tym stole, taki ten powolny, taki patrzy się na ten, wychodzi, patrzy się na ten kufel, tak i dolewa sobie piwo do piwa. Ten plan chyba nie wypali. No nic, trzeba się chyba zbierać do pracy, wykonamy swoją pracę. Wrócimy. I co, klasycznie się napierdolimy, a rano na kasu na misję, tak? Ale wiemy w ogóle, gdzie iść. Nie. Słuchajcie, jak tak siedzicie, to tutaj Doppelherz, tak, krasnolud? Tak. Mhm. Doppelherz, ty zauważasz, że jak tamten wychodził, po chwilę później te drzwi delikatnie się uchyliły i w drzwiach pojawiła się ta twarz tego ziomka, który grał z wami w kości, patrzy się tak na was, widząc, że jakby siedzicie i dalej grać, to on bardzo powoli, tak mało zwracając uwagę na siebie, wchodzi, zamyka drzwi i ze sobą siada sobie przy jednym ze stołu gdzieś tam. Także jest opcja na zagranie, gdybyś chciał. Ale tylko ty o tym wiesz, nie? Tylko ty to widziałeś. Okay. Tak, tylko Doppelherz to widział. No dobrze, to ty rozumiem. Podchodzę do niego i siadam. No widzę, że twoja kompania jest zajęta dla mnie. Ale słuchaj, widzę, że wróciłeś, usiadłeś sobie cichaczem. To znaczy się, no wie pan, nie? Jakby ja generalnie... Pan. Lermar znajdę, przypomnij. Jeszcze raz, jak imię? Taki bardzo niespotykany. Przypomnij mi, jak masz na imię. Maciej. Na mnie mówią, możesz mi mówić się Dobel. Albo Dob. Mów mi Dob. Dob. Po co będziemy sobie panować. Dobrze, Dob. To co? Słuchaj, masz tę mapę, co nie? No mam. No to mamy zagrane. Słuchaj, widzisz, jaka jest moja kompania. Znamy się, oni mnie tam troszeczkę średnio rozumieją. Wiesz, jeżeli krasnolud nie pije, to krasnoludowi takiemu się nie ufa. A ja ci ufam. Myślę, że możemy uczciwie zagrać o tę mapę. No dobrze. Fajny jestem, wiesz co mam? To ty, ale co oferujesz w zamian za mapę? A potem posłyszałem, że ci się mój miecz podoba. No tak. Słuchaj, to zagramy o tą mapę. Stawiam to, że przez 2 minuty możesz sobie potrzymać mój miecz. Ale mam jeszcze sztylet, będę ci go trzymał przy gardle. Znaczy, to jak mi dasz potrzymać miecz, ale dasz sztylet na własność, to jest dobra oferta. Ale sztylet otrzymasz dopiero po tym, jak skończysz trzymać miecz. Dobrze. Bo wiesz, inaczej przekuję cię jak świnie. Dobrze. I zaniosę cię po kobrótce, a ona już ma plany wobec ciebie, pamiętasz? Dobrze. Dobra, to gramy. Okej, okay, więc on wyciąga kości. Dobrze. Wyciąga kości. Teraz. Symulacja się rozkleiła. Tak. Przegrywasz na jedynce, wygrywasz na piątce i szóstce. Wygrywam na piątce i szóstce, tak? Tak jest, więc rzucasz jedną kością, chcesz mieć więcej niż 5. Nie musisz pokazywać, no spoko, ja wam wierzę. Mówcie, ile macie, spoko, nie? Jakby no stress. Szósteczka, idealnie. On tak patrzy, o nie, znowu cholerne kości, babka mówiła, żebym mnie wymienił. On mówi, dobra, jak bardzo chcecie mapę, no to nie ma problemu, wygrana jest wygraną. I on widzi, że tam wyciąga jakąś sakiewkę z boku, tam zaczyna dłubać jakieś śmieci, nie śmieci, jakieś kryształki, nie kryształki, kamyszki, nie kamyszki. I w końcu wyciąga taką poplamioną mapę w skórzanym takim opakowaniu. Rozkłada ją na stole, taką na 9, nie? I widzi, że na środku tej mapy jest narysowane miasto. Takie nieregularne, otoczone z częściowo palisadą, częściowo tam gdzieś tam jakaś rzeczka płynie, jakieś drogi są. Widzisz tą drogę, którą weszliście, te baszty tych strażników, co was tam gdzieś tam, te strażnice, co was witały. No i dookoła są lasy, po części są pola, no i on pokazuje tobie, widzisz, bierze kawałek knota ze świecy, prawda? Silni palec i tym knotem tutaj zarysuje ci takie koło. Mówi, tutaj najwięcej się rozpanoszyły, kurwy jebane. Tu macie krowy, które są poubijane, tutaj palisada z głowami, nie? A tutaj generalnie w środku są takie miejsca, gdzie są jaskinie i skarby.
skarpy. I tutaj pokazuję ci na mapie, że masz narysowane rzeczywiście, że są jakieś uskoki i warto uciekać. Znaczy nie warto uciekać, tylko warto ostrożnie chodzić. Z drugiej strony od tego miejsca tam są mokradła, więc w ogóle nie wchodzić najlepiej, chyba że masz jakąś łódkę, czy tratwę, czy inne bzdury. Ale pomiędzy tym wszystkim tam są jakieś takie wykroty i jaskinie generalnie, w których one siedzą. Więc jak podejdziecie od pola, to co prawda tam ci pokazuje, nie, i rysuje, i tam zaznaczy ci, gdzie jest ta jaskinia, to wszystko. Jak podejdziecie od pola, to idziecie otwartą przestrzenią, bo tam nikt generalnie nic nie sieje i na tych polach już nic nie rośnie, bo się boją goblinów. Więc idziecie otwartą przestrzenią, ale jak dojdziecie do lasu, to macie dosłownie moment i jesteście przy jaskiniach i nie jest, macie żadnych zagrożeń, żadnych uskoków, żadnych mokradeł, niczego. Więc tędy najlepiej. I tam są jaskinie i w tych jaskiniach wokół nich pewnie będą się panoszyć, ale one najwięcej to siedzą w środku i najwięcej to siedzą, wychodzą z tej jaskiń tylko w nocy. Więc jak przyjdziecie za dnia, to jesteście bezpieczni, dopóki nie wejdziecie w ciemno. I tu masz całą mapę obrysowaną, pokazaną skąd, nie, takie strzałki taktyczne, słuchaj, jakbyś patrzył się na mapę militarną, nie? Jakby fala stąd, nie? Tu rzeczy. Wszystko knotem od świeczki. Także no, wygrana jest wygraną. I on zwija tą mapę i ci podaje. Mhm. Ja tak... Zaznacz mi jeszcze, kolego, gdzie mieszkasz, jak będzie coś nie tak, to wrócimy i sobie pogadamy. Rzuć na charyzmę. To będzie trudny test, poczekaj. Zwracam do was. Ej, w sumie, tak... Gdzie to teraz dzieło? Gdzieś zgubiłem woreczek z moimi ważonymi kośćmi i zastanawiam się, czy mnie go nie zajmą. Natomiast tak, musisz rzucić sobie na charyzmę, Doppler, to nie Doppler, Doppelherz. Musisz mieć gdzie dziada by miało. 11 w sumie. 11 w sumie, czyli co dwa razy mam rzucić? Nie, rzucasz raz kostką, dodajesz charyzmę i to jest trudny test, tak, więc ja wyrzuciłem 11, więc ty na kości plus charyzmie musisz mieć w sumie 11. Jeżeli nie masz takiej możliwości, no możesz spróbować dorzucić talent. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to niestety ale test nie będzie zdany, bo to jest trudny test, on ci nie poda domu, bo zagroziłeś mu mocno, nie? Dawam 5. No dobrze. Owek popatrzył się na ciebie... I otwiera tą mapę i patrzę ci tak w oczy, wiesz, bierze tą świeczkę takie... Tu. I ty patrzysz się na tą mapę, on tam gdzieś palcem bardzo niejasno w jakąś skrzyżowanie ulic, gdzieś tam losowo, nawet nie patrzył się gdzie pokazuje, nie? Złożył tą mapę, dał ci z powrotem i widzisz, że twoi towarzysze już się tak rozglądają od swojego stołu, jakby gdzieś żeś polazł, nie? No to co, wracam do nich z mapą, mam świadomość, że nastraszyłem tego gościa, bo i tak byśmy do niego nie wracali. Ale niech się boi, niech żyje w niepewności. No i słuchajcie, kompanio, oto ja, zdrajca niepijący, przynoszę wam mapę. Co na to powiecie? Idziemy się już... Jebaniutki, jak on to zrobił? Przepraszam najmocniej, widziałeś może moja kości, taki woreczek szary, kości jak zwykłe, tylko że... Same dobre wyniki wychodzą, takie same wszystkie w ogóle. Nie widziałem, wiesz co, na takich artefaktach ja się niestety nie znam. Byłem zajęty urabianiem. Gosia, no sorry, bokobrudko, niestety nie będziesz dzisiaj jadła człowieczka. No cóż. Ludzie są żelaści, nie bardzo. Gobliny też, więc może jakimś goblinem się jutro dać. Ale pochytałeś nam tę mapę, ja? Mamy mapę. Idziemy się zrobić. Możecie pić, mam to gdzieś. Nieźle. Dobrze, w takim razie, słuchajcie. Przyjmiemy sobie, że ta scena dobiega końca. Nie? Oddalamy kamerę. Oddalamy kamerę, zgaszamy światło powolutku, wiecie, w takim przyjemnym, ciepłym klimacie, okraszonym jedzeniem i piwskiem. Sobie dogadujecie, że trzeba iść rzeczywiście na tę misję. Ty racisz, że dobrze byłoby się ogarnąć i przespać, bo i poszła informacja, że w nocy tam jest niebezpiecznie, więc dobrze wyruszyć rankiem. Macie noclegi, macie wszystko, więc odsuwamy sobie tę kamerę, jak dojadacie wszystko, co trzeba. Następna scena to jest, kiedy już wstaliście, ogarnęliście się, wychodzicie z karczmy na dobrą sprawę. Śniegu jest tak mniej więcej do pasa narąbane, ale już przekopana jest część tego miasta, także czy tam porozgarniana, także da się chodzić takimi korytarzami. Oczywiście da się zbaczyć gdzieś tam na różne boki. Pasam, ale decyduje do pasa. Krasoludą do pasa i niziołkowi do szyi. Także niziołek jak zrobi hup,
to go nie widać, nie? Natomiast tego śniegu jest sporo, co znaczy tyle, że jeżeli wyjdziecie z miasta, wyjdziecie w taki teren, który jest nieodśnieżony, to zostawicie po sobie bardzo wyraźny ślad, bo powiedzieć dosłownie koryto po prostu, które zostawicie za sobą. Z drugiej strony raczej nic wam nie umknie. W lesie możliwe, że tego śniegu będzie mniej, bo większość zatrzyma się na gałęziach nad głowami, więc jeżeli wejdziecie w teren zakryty, no to oczywiście będzie tego śniegu trochę mniej. Natomiast aktualnie no, jesteście w tym momencie na ulicy. Ludzie tam chodzą, kiwają głowami, pokazują na was palcami. Tak, część z nich już pewnie wie, że idziecie mordować gobliny, bo burmistrz was wynajął. Część z nich, znaczy ktoś tam podchodzi, daje wam na przykład jabłko, prawda, w geście dobrej woli, na zasadzie, o, masz tutaj dobry wojowniku, jabłuszko na drogę, nie? Jakaś tam babcinka podchodzi, taki wózeczek pcha w takim korytarzem, bo weźcie sobie, to nie jest food truck, to jest food taczka, nie? Generalnie dwa kółka, taki wiecie, taki wózeczek na czterech kółkach nie będzie, bo babcinka może by na dwóch nie popchnęła. Ma taki mały daszek, nie? Tam takie spadziste dwie lady na prawo i na lewo, na których sobie są jakieś placki, bułeczki, napchatem, wóz taki przez ten śnieg. Staje przy was taki, o, dobrze, bohaterowie, może bułeczkę na drogę, nie? I tego typu sytuacje, prawda? Także babcinka tam zostawiła wam jakieś placuszki, takie, wiecie, taka bułka wypełniona mięsem, nie? Tego typu bzdura, jakiś tam meat pie, po czym odtrałowała. Ale i takich sytuacji jest dość dużo, nie? Ktoś tam się zatrzymuje, uścisnąć wam rękę, pogratulować, chociaż jeszcze nic nie zrobiliście. Miasto was zna. Generalnie, jak nie zabijecie tych goblinów, to będziecie mieli przekichany. No i teraz jesteście w sytuacji, w której musicie zdecydować, co ze sobą zrobić dalej. Macie konkretny cel, macie jakiś sprzęt ze sobą, macie jeszcze trochę kasy. Teoretycznie możecie spróbować znaleźć ewentualnie tego Sławka czy Staszka, czy kogo tam chcieliście wynająć, żeby go wynająć, czy tam w sensie kupić. Albo możecie po prostu iść na gobliny. No i tak stoicie sobie, wiecie, oddychacie tym świeżym, takim zimowym powietrzem. To jest ten moment, kiedy powietrze... Na zewnątrz jest minusowa temperatura, ona jest bardzo bliska zero i nie ma wiatru, więc jest zimno, ale jest rzeźko, jest tak przyjemnie zimno, nie? To jest ten bardzo, bardzo nieczęsto spotykana sytuacja atmosferyczna. Więc bierzecie głęboki wdech i tacy pokrzepieni tym zachowaniem ludzi dookoła was, jesteście w stanie robić rzecz dalej. Co robicie? A co z tą babą? Znaczy ona przeszła sobie. Ona dała wam parę placuszków, więc macie racje żywnościowe, jakieś tam jakieś bułki z mięsem, wiecie, na cały dzień na przykład, czy coś. Jeżeli chcecie z nią zagadać, to możecie zagadać, ale ona jest sobie tylko tutaj jakimś takim, że tak nazwę, tłem po prostu, nie? Ona jest stara, może wiedzieć rzeczy, możecie z nią zagadać, jeżeli chcecie, nie? Ale... Nie, no Doppelherz, pokaż no tę mapę, nie? No to przecież dałem wam mapę wczoraj. No, znaczy, mapę widzieliście, generalnie to, co wszystko powiedziałem do Parherzowi wczoraj z tymi zaznaczeniami, od której strony iść i tak dalej, to wszystko absolutnie widzieliście, jest narysowane, wiecie, znacie całą sytuację. Także możecie rzucić teraz okiem na mapę. Macie do przejścia, to jest po drugiej stronie miasta, więc musicie przebić się przez miasto i z drugiej strony już wyjść, tam jest taka dzielnica bardziej rolnicza, powiedzmy. I bliżej z tego lasu, więc jeżeli chcecie, możecie tam się po prostu przebić i od razu iść na gobliny. Jeżeli chcecie się przygotować w jakikolwiek inny sposób jeszcze, to możecie się przygotować w jakikolwiek inny jeszcze chcecie sposób. Ja myślę, że ja się przygotowuję po drodze, jak idziemy, to robimy ten tunel w śniegu, to ja za krótkiem te będę szedł. Jako, że on jest duży, to mi odśnieża od razu. Ja sobie mogę iść spokojnie, przygotowywać się, dopinać sobie pasy, mogę sobie... Mogę zauważyć, że w jednej ręce cały czas noszę kufel, z którego wpijam. To nie chłopaki z baraku. Jak to nie? Ja będę się w tyłu, żeby tym mieczem orać drogę i żebyśmy wiedzieli, jak robić. Julian. Nigdy się nie zgubimy. Więc... Idziemy dalej, no. Idziemy, a ty... A te gobliny, jak biorę łyka kolejnego, a te gobliny to, okej, groźne są w sumie? Nie, idę sobie do przodu. Nie, w ogóle są nie groźne. Nie. Na pewno? Tak, idę pewny siebie do przodu. No w sensie, bo ja to tak po prostu tylko mówię, że szkoda byłoby ducha wyjąć na takiej akcji, ja to mam do czego wracać, więc nie chciałbym tutaj... zamiast za tą torebkę tutaj swojej głowy zostawić, nie, czy... No. Rozumiem się o sobie. Ja myślałem, że gobliny są groźne tylko dla pająków. Zazwyczaj te zielone gobliny. Nie wiem w sumie, czy te gobliny, które będziemy mieli, to są zielone, czarne. I tak bym się pająka. A może jest tam jakiś sklep w pobliżu? Może byśmy jednak coś kupili?
Jakiegoś Stefana. W sensie u goblinów? Nie, może w mieście. Stefana. W tym momencie wypluwam kawałek rączki z buzi. Generalnie, jeżeli chcecie sklepy, to jak najbardziej znajdują się one po drodze, więc możecie spokojnie sobie zakupić rzeczy. Natomiast jeżeli nie chcecie, to też absolutnie spoko. Możecie iść od razu na gobliny, więc jeżeli chcecie iść od razu na gobliny, to wychodzicie po prostu po drugiej stronie miasta na pole, widzicie przed sobą las. Przed lasem widzicie oczywiście rozstawioną linię głów nabite na pale. Goblinów. Głowy są zielone, więc już wiecie, jakiego koloru są gobliny. Generalnie Krus to parł do przodu od razu, jak tylko wyszliśmy na zewnątrz, ale jak chcecie gdzieś tam iść... Idziemy za Kruskiem, idziemy. Idziemy za nim, on tutaj odśnieżył elegancko. Tak nie, nie wiem, jak bardzo wielki jesteś, Krusk, ale jeśli jesteś tak powyżej 2 metrów, to ja mogę nawet wejść na ciebie, nawet tego nie zauważysz. No właśnie, już miałam mówić, że może byś mu pomógł trochę. Mogę patrolować z góry. Może tak być, to siedzisz mi na ramieniu, nie, i tam ciepełko, idę sobie. Czytaj mu mapę, nawiguj. A ja tak biorę z kufą. Ciepełko. No, ciepełko. Udam, że tego nie słyszałem. Daj mi tą mapę z łaski swojej. Tak, wiesz, czytaj, nawiguj. Czytam i tak. No, tam powinniśmy. Idę. Do lasu. Tak. Tylko składam mapę. Nie, z tego nic więcej nie wynika, nic więcej. Nawet uczeni, bo nie wyczytali. Myślę, że do lasu iść trzeba, do lasu. Tak. Chodźmy do lasu. Idziemy! Wskazałeś kierunek, jak pretam do przodu, jak taki pług śnieżny. Dobra, w takim razie. Przekraczamy granicę ciemnego lasu. Powoli. Ciekawe, kto ponabijał te głowy, nie? Chyba burmistrz. Widzieliście, jaki wielki chłop? No, znaczy żołnierze burmistrza, nie? Strażnicy burmistrza. Natomiast tak, przebijacie się przez pole. Przez pole, które dzieli was jakby od tego lasu. W pewnym momencie jesteście w takim miejscu na środku tego pola, gdzie widzicie, że z tyłu za wami znajdują się ludzie, strażnicy i tak dalej, jakby gotowi do tego, żeby w razie czego was zgarniać, ale nikt nie chce wejść na to pole. I ktoś w którymś momencie potknął się o coś. Pierwszy idzie Doppler, nie? Więc twój ork potknął się o coś. Patrzysz w dół i widzisz, że ze śniegu, gdzieś tam ukryta w śniegu wystaje taka strzała wbita w ziemię. Więc wyciągasz, widzisz, że no, goblińska robota, jakby nic poważnego, ale no, mogłoby w dużych ilościach spowodować problem. W związku z czym wiesz, że weszliście w zasięgi strzałów tych goblinów. Gdybyście byli tutaj w nocy, to mogło być nieciekawie. Natomiast na szczęście za dnia jakby póki co nie widzisz, że było jakiekolwiek zagrożenie. Patrz, jak łazisz, prawie ty cię go zabiłeś. Tak wyciągam jego twarz za zaspy. O, chyba, tam wycieram cię tam trochę. Nie, już się nie stało, ja... Trochę ci się rozlało, a podaję ci tu ten twój kufel. Tak, biorę go. Dziękuję. I od razu widzisz, że jak biorę tego hausta, biorę sobie jedną z moich sześciu mikstur, które przygotowałem. Podkręcam, wlewam do kufla, naraz. Od razu, po prostu tak kolor mi wraca do twarzy. Robię się bardziej gibki, ponownie wspinam się na siebie, tylko następnym razem uważaj te szczały, bo jak polecę i się naczgam na to nie będę miał już do czego wracać, jak chcę. Nie przejmuj się, grunt, żebyś nie wpadł w żółty śnieg. Żółty śnieg. Moje największe zajęcie. Opowiadałem wam tą historię. Gdy spotkałem się z nim pierwszy raz. Nie opowiadałeś. Mówili mi, że żółty śnieg rośnie na drzewach. I że gdy drzewa kwitną w zimą, to wtedy on spada z tych drzew. I pod nimi niczym kwiaty, niczym liście z drzew. No, to nie są liście z drzew, moi drodzy, to nie są liście z drzew. To nie są. To nie są drzewa tej drzewające. To. Ale wygrałem 50 sztuk złota, więc było warto. Wow.
Wow. Rzekła mnie ta historia. Piękna. Idąc kawałek dalej, przez ten żółty śnieg, przez ten biały śnieg, uważając na żółty śnieg, dostrzegacie coś, czego, o czym historia nie wspominała, czyli czerwony śnieg, czyli brunatny. Rozganiając go trochę, znowu wasz ork znajduje pod nim ciało jednego ze strzelonych strażników, nafaszerowane strzałami, co potwierdza dalej tą tezę, że orki są, znaczy gobliny są już w zasięgu, że tak nazwę, strzał. Natomiast Do samego granicy drzew zupełnie nic wam nie przeszkadza. Kiedy docieracie do lasu, to widzicie oczywiście szparer głów, ludzkich głów nabitych na pale. To są strażnicy prawdopodobnie, którzy próbowali wejść do lasu, albo ludzie, których porwali gobliny. Żaden z nich nie wygląda jak matka Macieja. Natomiast, znaczy nie przypomina, nie? Żadna z głowa. No, one są już w takim stanie, że niekoniecznie przypominają cokolwiek. Mając przed sobą ten las, widzicie rzeczywiście, że w jedną stronę kawałek dalej rozciągają się takie przymarznięte trochę jakby już mokadła, a z drugiej strony widzicie już uskoki skalne wystające z pomiędzy drzew, więc mogłoby tam być dość niebezpiecznie, jakby się wywrócić na coś takiego, to można by sobie rozciąć to i owo. Natomiast wy znajdujecie się w takim wąwozie troszkę, który prowadzi, obrośniętym wąwozie, który jakby po pierwsze jest dużo mniej śniegu w tym momencie, bo wszystko zostało nad waszymi głowami, więc takie dobre pierdolnięcie w drzewo może sprawić, że zasypie was po czubek głowy na przykład. Natomiast jesteście w stanie iść jakby prostą drogą mniej więcej w stronę, w którą pokazał wam ten facet, że znajduje się tam jaskinia. Nie wiecie, czy po drodze nie zostawione zostały jakieś pułapki na przykład, albo czy gobliny nie zostawiły jakiś wart. Ciężko powiedzieć, one zazwyczaj są głupie, więc może nie do końca. No ale skoro nabijają ludzi na pale i bronią swojego terenu, to może jest tutaj coś innego i może rzeczywiście są jakieś tutaj dziwne sytuacje. Czy mógłbym iść na jakiś rekonesans, na przykład, żeby tak postarać się trochę i wyjść troszkę przed oddział? Tak, musiałbyś rzucić na swój intelekt, już ci mówię, to nie jest trudny na test. Intelekt? No. A nie na jakąś zręczność w omijaniu tych pułapek, nie? Nie, na okay. Intelekt. To może jednak ja pójdę, okay. Co? To może jednak ja pójdę. Poczekaj, zanim powiesz, bo ja ci muszę powiedzieć najpierw, ile musisz rzucić, nie? Bo ja tutaj rzucę najpierw na poziom trudności. Okay. Ale pada hasło od krasnoludki, że może jednak ona pójdzie, bo ona rzeczywiście jest chyba trochę bardziej ogarnięta w szukaniu takich rzeczy niż ty. Pewno bardziej trzeźwa. Przepraszam najmocniej, ja tutaj czuję się w pełni sił i kompetencji, aby... Jak poprawiam ubraczek. Ten teren tutaj. A idź ty, dziadu, kiedyś wszyscy przez ciebie zginiemy. Nie zginie. To ja tak popycham do przodu. No idź malutki, no dawaj, dobra, dawaj. Ja chciałbym tutaj użyć. Jak coś to krzycz. Ja chciałbym użyć tutaj tych moich narzędzi. Że mogę zdecydować, że zamiast brać sobie wynik 1, mogę sobie rzucić kostką zamiast ten wynik. Dobra, okej. Tak, to wszystko kosztuje manę. To widzicie, jak biorę jedną z tych swoich 5 flaszek, tak jedną wyciągam, biorę pod słońce, kręcam, jak księżniczka po prostu biorę jeden, drugi, trzeci, czwarty, cała flaszeczka schodzi. Widzicie, że moje oczy stają się skupione, nie latają już na boki, moje ręce przestają drżeć, nieważne czy jest zimna, czy czegoś innego. Rozglądam się, biorę głęboki wdech, wyciągam z plecaka jakieś dziwne ustrojstwo, które wygląda jak jakiś taki metalowy kij z takim dziwnym końcem, którym będę po prostu szturchał śnieg przed nami, jako że narzędzia specjalne. Czyli rzucam dwa razy kostką tak naprawdę, tak? Tak. Musisz wyrzucić więcej niż 4. Kurde, to jakiś niziołek wiedźmin. Więc mam już 3 mam. I już mam 8. Mam 3 i 5. 3 plus 5. Więc yeah. Dobrze, w takim razie widzicie, jak niziołek wpada gdzieś tam w ten wąwóz. Patrzycie z niekrytym podziwem, jak on tymi kocimi, pijanymi ruchami porusza się w tych gałęziach, zostawiając sobą więcej śladów, niż mógłby zostawić, gdyby pijany nie był. Natomiast co jest niesamowite, to że on w tym pijanym stylu dzikiego mistrza, poruszającego się przez dzikie ostępy, zostawia ze sobą tyle śladów i triggeruje tyle rzeczy, że wszystkie, absolutnie wszystkie pułapki, które były bardzo prymitywnymi pułapkami, wystrzeliwują zanim, dosłownie w tym momencie, kiedy on wychodzi z ich zasięgu, więc tutaj to jest taka sytuacja, jak niziołek przetacza się, niż taka kula śnieżna po prostu przez wszystko, zanim pułapkę,
A on staje na końcu drogi i mówi, czysto. Dokładnie, w tym momencie chciałem powiedzieć, że właśnie wraca. Moi drodzy, tu chyba nie ma żadnych pułapek. Proponuję, żebyśmy wybrali inne przejście, bo ewidentnie źle trafiliśmy. I poprawiam kubraczek. Zamykam plecak i co? Zacząłem się cofać po prostu, nie? Głupi ma zawsze szczęście. To było wspaniałe. To jest szczęście, to lata nauki. Ostatnie szczególnie. Jak widzicie, można w szkole się nauczyć wiele. Ja się nauczyłem właśnie tego. A może po prostu też powinienem zacząć pić? Może. Nie. Każdy ma taki... Nie każdy ma w sobie tyle. Wyła, po prostu nie chcę robić fałszywych nadziei. Po prostu. Nie każdy ma w sobie tyle wody, to prawda. Chodzi o pewne duchowe aspekty jej przyjęcia. Oj, nie dyskutuj, chwalę cię przecież. Po prostu biorę. Dobra, i co dalej? Co dalej? Macie jakby prostą drogę przez wąwóz i tam gdzieś na końcu tego niziołku ty widziałeś, że tam się zaczynają już jaskinie, więc pewnie dałoby się w jakąś z nich zacząć wkopywać. W sensie wchodzić, nie? Panie Doppel, pani Bokobrutko, dałaś pytanie, kochani towarzysze, bo wy tam, nie wiem, jak w domu żyliście, czy w górach, czy w jakichś skałach, czy we wzgórzach, ale... Pod ziemią, prawda? Pod ziemią żyliście. Ja mieszkałem u podnóża góry. U podnóża góry, czyli pod ziemią. Bo... Nie, no na ziemi. Podnóże jest pod górami. Czyli pod ziemią, tak? Podnoże. Ja w górach, nie pod górami. Jak się zaczyna góra, to jest jeszcze ziemia. Dobra, nieważne. Jaskinie. Znacie jaskinie, prawda? My nie znamy jaskini. No, zobaczmy. Ja i Kruska. Tak, wspinam się na niego, siadam mu na ramieniu ponownie. A powiem więcej. Jaskinie są dla nas strasznie groźne. I to dlatego wy musicie je sprawić pierwsi. Ja tam znam jaskinie w sumie. Tam w Pajskreczam to pełno tego. Pułapek do tej pory żadnych nie znaleźliśmy, ale kto wie, kiedy zagrożenie spłynie na nas w swej pełnej objawności. Nikt nie wie tego, kiedy to się stanie. Doppelherz, to chyba teraz zadanie dla nas. No to ja pójdę pierwszy, mam ciężką zbroję, więc jak ktoś uderzy, to się odbije, może się nabije na miecz. Taki patyczek ci nic nie zrobi, tak pokazuje jego zbroję. Ping, 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 zobacz, to takie, bo wyrzucam, nie? Jak nie trafi pomiędzy płyty, to może mi coś zrobić, ale liczę, że będziemy... No co ty, jak się od zbroi nie odbije, to twoje łysiny oślepną, więc spokojnie. Przecież mam hełm. A, bo to hełm jest, tak stukam cię. Ja rozróżniłem. Dobra, to idziemy. Jakby co, będę wymacywał mieczem. To by się udało kijem z jakimś dziwnym szorcem, to mieczem będzie praktycznie to samo. Dobra. Dobrze. Mogłam użyć jakichś kapłańskich zdolności, ale jak się wyrywa, to niech idzie. Ale możesz użyć mimo wszystko, jakby spokojnie. Jakby jeżeli masz ochotę. Nie, już nie. Dobrze. I don't want it anymore. W takim razie, słuchajcie, ruszacie przez ten wyczyszczony już, że tak nazwę, padł pułapek byłych, niebyłych i wchodzicie do jaskini. Na wejściu już uderza was w nozdrza taki obrzydliwy smród po prostu jakby nieczyszczonego, wiecie, nieczyszczonej przestrzeni, nie? No kobiety nie należą do najczystszych zwierząt po prostu, czy istot. Może. Natomiast kiedy wchodzicie te pierwsze parę stopni i wasze oczy przestrajają się na widzenie w ciemności, zastrzegacie, że to jest taka pierwsza mniejsza jaskinia, która wypełniona jest jakimiś szmatami, jakimiś kośćmi, jakimiś kamieniami. Generalnie tutaj jest zrobiona taka jakby niby jakaś taka jama sypialniana. Natomiast w tej jamie poza wami na pierwszy rzut oka wydaje wam się, że nie ma nikogo albo niczego. Jak przyzwyczaja wam się ten wzrok, kiedy wchodzicie, to i Doppelherz, i Bokobrutka, tak? Bokobrutka. Wy dostrzegacie, że w tym pomieszczeniu znajduje się kilka goblinów, które po prostu tak na kupie, jedno w drugim, jakoś tam śpi sobie gdzieś w kącie tej jaskini, zagnieżdżone, tak leżąc po prostu na sobie. Są cztery sztuki, nie? Które gdzieś tam sobie leżą. Co robicie? Pytam ty czego, czy ma jeszcze troszeczkę gorzały? Można byłoby je oblać i podpalić. To jest pod konwencję genewską podchodzi.
to co ty ci masz? Znaczy ja mam, tylko że po prostu nie wiem, czy to jest honorowe. W sensie. Dawaj ten gorzoł. Raz ludzkie metody zabijania godziny są ciekawe. Oni nas nie rozumieją. Oni nie wiedzą, że trzeba im po prostu podać truciznę albo rozłupać łeb. Tak chcecie? Mi to obojętne, jak ich zabijemy. Ale może ja dobra, obudźmy ich, co? Mam pomysł. Trzeba ich budzić? Tak wyciągam miecz sobie, nie? Nie. Mam pomysł. Niech sobie już śpią. I ja w tym momencie znikam, tak na około 30 sekund. Ja chciałbym w tym momencie w lesie gdzieś znaleźć jakiegoś takiego muchomora, takiego sromotnikowego, takiego ogromnego, takiego no najbardziej trującego, jaki się tylko da. Okej. Okay. Intelekt. Again! Again! Dobrze. 6 do rzucenia. O Jezu, muszę wyrzucić minimum 5. Tak. Natomiast... Nie, 5 mam włącznie. Mam 4 plus 1. Nie ma. To w tym momencie ja wyciągam buławę i zaczynam do nich nawalać. Po prostu. Yes! Ja robię to samo! Ha ha! A już wszyscy im ciachały! A ja w tym momencie nadal szukam tego muchomora, nie? Żeby co? Wy tam... Czekajcie, moment, idę. A już tak, nic nie będzie, jak wrócisz. Same placki będą martwe leżeć. Tak patrzę... O! Mlecyk! Ostatni w tym sezonie. Okej. My poszliśmy w siłę. Okay. Generalnie tam zostaję w tym lesie, więc chwilę mi to zajmie, zaraz wrócę. Dobrze. Okej, okay, w takim razie, słuchajcie, kiedy one śpią, ja bym chciał, żebyście wszyscy mi rzucili na zwinność. Potrzebujecie 6 wyrzucić. To jest rzut kostką plus tyle, ile macie napisane, że macie zwinności. I musicie mieć... Rzucają na zwinność? Tak, oni rzucają zwinność. Słuchaj, takie akcje podejmujecie, więc rzut kostką plus... Ale wszyscy razem 6, czy każdy osobno 6? Każdy osobno 6. Ja w sumie mam już 10. Ale to jest głupie. A, no dobra. To ja mam już 10. Dobra, to ja pierwsza, dobra? Bo ja mam najgorzej, mam tylko jedynkę z inności. Okej, rzucam. Mhm. Jak coś, to będę kłamać. Dobra. Nikt nie zauważy. 5! I 1, 6. Zajebiście. Nie kłamię, mogę wam pokazać. Nie mogę, wierzymy, nieważne. Wierzymy. No dokładnie, kobiety nie kłamią. To jest. Nigdy. Dobra, ja też rzucam, też mam 1. Kurwa, 3, 4. Well, no cóż. W związku z czym sytuacja wygląda następująco. Wasz ork zwinnie. Ej, a ten nie wali? Co? Doppler, co? Ty nie walisz nich? Ja? No? Co ty? Ja rzuciłem 5, czyli mam łącznie 10. Tak, dobra. Tak. Więc wasza dwójka, wam się nie udało, waszej dwójce, natomiast wasz ork po prostu robi... dzikie kocie ruchy, podchodzi do tej kubki orków, znaczy goblinów, przepraszam, i zamachujesz się... Znaczy, co ty masz za broń? Miecz? Miecz. Więc zamachujesz się tym mieczem i pierwszego dekapitujesz, zanim zdąży się podnieść. Uderzasz o podłogę kamienną, krzesząc iskry, sprawiając jakby, że w akompaniamencie tego uderzenia i potrzaskiwania i stąpania krasnoludów, którzy galopkują sobie za tobą, pozostałe gobliny wstają i niestety, ale to będzie regularna walka, a nie po prostu dekapitacja. Więc macie 3 gobliny ze sobą. To nie będzie trudne. Natomiast one wstają i mówią... Biją jakieś pałki i robią... I lecą w waszą stronę po prostu, zbudzone ze snu. W związku z czym, nie będziemy rzucać inicjatywy, tu nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby na tą inicjatywę rzucać. To jest prosty test. Ja rzucam na atak i wy rzucacie na atak. Kto ma więcej, ten trafia tego drugiego, okej? Okay? Więc ja tutaj nie mam zbyt dużego, że tak nazwę... zbyt zdolnych tych goblinów. Ja w tym momencie, żeby sobie... użyć czegokolwiek, to mogę... znaczy, nie mogę użyć niczego właściwie, bo nie mam krótki łuk. One mają siły 3, więc rzutam kostką plus 3. Pierwszy ma 4, to jest pierwszy, który atakuje bokobrutkę. Więc ty rzucasz na atak, bierzesz swój... topór masz? Buławę plus 1. Buławę plus 1. Więc tak, buława daje ci plus 1 do siły, więc siła plus 1 to jest twój pierwszy wynik i rzucasz jedną kostką. Siłę mam 2. No to masz 2 plus 1, to jest 3, dorzucaj 3. Kostkę. Dorzuć kostkę, musisz mieć 4 lub więcej. 3. Ile masz na kostce? Masz 3 czy w sumie masz 3? 3 na kostce plus 3 to 6. Dobrze, i super. Czyli lepiej. Zajebiście. To znaczy, że Galen robi
biegnie z takim swoją pałką na ciebie. Próbuje się zamachnąć, ale zanim zdąży się zamachnąć, to ty się zamachujesz swoim mieczem i jednocześnie obcinasz mu obie ręce i głowę. Buławą. Buławą, przepraszam. No to nie obcinasz mu. To zamachujesz się, wyłamujesz mu obie ręce i głowę. I ta głowa robi takie plump i wyląduje na ścianie. Więc nie do końca poszło mu za dobrze. Siła. Tak, to jest siła. Absolutnie. Gobliny są małe i są squishy, nie? Jakby to jest totalnie takie mięso armatnie. Natomiast następną osobą, do której podbiegnie drugi goblin, będzie Doppelherz, więc goblin robi ma jakiś dziwny taki zakrzywiony nóż z kamienia zrobiony. Robi dziaba i leci w twoją stronę. Ja rzucam znowu, mam cztery w sumie, to jest druga jedynka dzisiaj. Doppelherz rzucasz znowu, rzucasz swój miecz, czyli masz plus jeden, plus siła. Ile masz siły? Też. 6, więc masz 7 z bazy, już wygrałeś, nie musisz rzucać, więc biegnie ten goblin, jak chcesz to możesz rzucić, im więcej tym lepiej. Czemu nie? Nie będę wysilał, nie ginie. Dobrze. W takim razie ty bez wysiłku po prostu podbiegasz, znaczy podbiega do ciebie ten goblin, a ty tak, od niechcenia, wiesz, tym mieczem ciach, na pół przecinasz tego goblina wzdłuż, on tak robi i rozpada się na dwie części, jak taki to, wiesz, jak kanapka po prostu. Trzeci goblin, widząc to wszystko, patrzy się tak niepewnie na orka, taki nie ma! I próbuje ci wbić nóż pod żebra. Co robi ork? Atakuje. Tak go chce z góry, od góry do dołu przez głowę, nie? Dobrze. On ma 8. To ja mam 7 bez rzutu. No to musisz rzucić jeden na kości, żeby wygrać. I rzuciłem jeden na kości. Dobrze. Takie remisy są na korzyść graczy, więc generalnie udało wam się te gobliny pokonać tak po prostu. W związku z czym ten drugi goblin robi się na pół i rozpada się na pół. Słuchajcie, to był moment, nie? Jakby to był moment, co klink, klank, klonk, po chwili goblinów nie ma, było trochę harmidru, nie ma harmidru. Z reszty jaskini dochodzi was cisza, ale w tym momencie wbiega niziołek do jaskini. W tym momencie wchodzę tak, moi drodzy, obawiam się, że musimy wymyślić inny plan, bo nie mam komoru w okolicy. No w czas, kurwa, zima jest. Ja tak oglądam się tutaj, co się dzieje. No dobra. No rozumiem. I Krusk się stara obcinać te uszy lewe, nie? Pieniądz. Nie śmierdzi ten pieniądz. A ty to masz łeb do interesu, chopie, no. Ja mam łeb do wszystkiego. I pomyśleć i przywalić. Absolutnie dobry ruch, więc obcinasz 4 sztuki, w sensie 4 lewe uszy, pakujesz to na jakiś sznurek, wiążesz sobie do paska. Słuchajcie, to jest jakiś kompleks jaskini. Widzicie, że stąd wychodzą dwa wyjścia, które prowadzą gdzieś tam w głąb. Jest ciemno. Czy wy macie jakieś pochodnie, czy coś takiego? Ja nam chcę wyczarować taką kulkę, która będzie przed nami sobie świecić. Dobrze. Sięgam za plecy, wyciągam pochodnie, idziemy. Ja ściągam hełm i biję światem skumulowanym za dnia od mojej łysiny. Słuchaj, jak znaczy, pochodnia plus kulka magiczna. Nerdoza, jasne, możesz kulkę wyczarować tak po prostu. Punkt many cię to kosztuje, po prostu. No dobra. To jest punkt many, ale to będzie sprawiało, że jakby cała ekipa widzi w ciemności, plus pochodnia, więc plus łysina, więc generalnie jest to jasne jak w dzień. Więc to jest dobrze wydany punkt many, nie będziecie mieli żadnych, że tak nazwę, kar za to, że jest ciemno i gobliny widzą, a wy nie. Więc to jest moim zdaniem bardzo dobry ruch. Zaczynacie schodzić gdzieś tam w głąb. Zaczynacie schodzić którymś z wyjściem. I teraz tak, macie do wyboru, tak jak powiedziałem, dwa wyjścia. Jedno z nich śmierdzi bardzo mocno taką zjełczałą rybą, a z drugiego z nich jest taki smród, który przypomina rozkładające się mięso. Oba idą gdzieś tam w ciemność. Jak w domu. Więc generalnie rzecz biorąc, pytanie tylko, w którą stronę wolicie iść? I czy chcecie się czymś kierować konkretnie, nie? Ta ryba, czujecie? Przypomina mi to dom. Mieszkałaś w rybie? Nie, ale tam też tak ładnie pachniało. Jak nie wiesz, którędy iść, to kieruj się swoim nosem. Powiedział taki znany mag, ale nie wiem, jak mu było. To co, idziemy w ryby? Idziemy w ryby. Możemy. Idziecie w ryby. Dobra. Dobra, we're weak i lecimy. Idealnie. Ja muszę sobie coś szybko znaleźć tylko i nie chcę relaxing,
Ej, przepraszam, czy możemy zrobić minutkę przerwy? Ja muszę do łazienki. To jest bardzo dobry pomysł, tak, absolutnie. Miałem o tej przerwie myśleć, teraz myślę, że możemy ją spokojnie teraz zrobić. I co, 5 minutek przerwy, 10 minutek przerwy, ile potrzebujecie? Potem o 14 się równo chyba zobaczyć, jeśli wam to by pasowało. No, ja tylko muszę się. Dobra, to wy uciekajcie w takim razie, a my zaraz wracamy na wizję. Ja jeszcze powiem to i tamto widzą, więc słuchajcie, moi drodzy. Po pierwsze, stan skarbonki. I generalnie skarbonka wyjebała w kosmos, znaczy jest bardzo dobrze. Mamy, właśnie refreshuję, żeby potwierdzić, 761 zł w skarbonce. To jest bardzo dobry wynik. W związku z tym wynikiem chciałem podziękować wszystkim, którzy wpłacili. To jest wpłacone 200 zł. Wpłacone 200 zł, tak. 200 zł, które zostały wpłacone, kiedy zaczęliśmy tą sesyjkę. Pozdrawiam Straszak, który napisał komentarz. Pozdrawiam, dziękuję. Uśmiechnięta buźka do Szarotka, który też pisał, że uśmiechniętą buźkę w komentarz. Dzięki za dorzucenie się do skarbonki. Niewiele brakuje do imaginarium. A imaginarium nie ma? Miało 820 wcześniej, nie wiem, czy teraz nie nazwiemy. Okej, dobra, czyli jesteśmy ciutkę za imaginarium. Możesz teraz spojrzeć, ile mają, bo to... Nie mam ich skarbonki, musiałbyś mi wysłać. No, jest na obejście rzeczywiście. Czy mi ktoś nie dorzucił przypadkiem? A ja nie widzę, to jest takie małe tutaj u mnie, że... Chyba 1000 zł jest. O kurczę, to nam trochę brakuje. No, trochę nam brakuje, ale to nic, nadrobimy, będzie dobrze. W każdym razie, dzięki tak czy inaczej za wsparcie, dzięki tak czy inaczej za wpłaty. Pamiętajcie, że są aukcje wrzucone na Allegro i możecie sobie bardzo dużo fajnych rzeczy wykupić. Brakuje nam... 300 zł, jeżeli chcecie, znaczy tak, na koniec tej sesji pamiętajcie, że jest jest loteria, którą możecie wygrać sobie podręcznik PDF-owy do Cienia Władcy Demonów. Ten podręcznik jakby jest wystarczającym, żeby zacząć grać w RPG, tam jest dużo fajnych rzeczy, które możecie robić, więc polecam serdecznie. Nie musicie nic tak naprawdę wpłacać, żeby wziąć udział w tej loterii, natomiast jeżeli dorzucicie do 500 zł, to nie wiem, zagadam może z wydawcą, czy nie dorzuci wam pełnoprawnego podręcznika na przykład. Może się uda. Myślę, że mogę tak zaryzykować takie stwierdzenie, że za 500 zagadamy z wydawcą i spróbujemy wam dorzucić podręcznik do loterii. Natomiast teraz idę też na chwilę odpocząć i zrobię się rozprostować kości, bo siedzę na pufie, więc jest mi trochę średnio wygodnie, ale nie mam krzesła żadnego, więc za parę minut wracamy.